Dlaczego twój brat jeszcze nie wyszedł? Hej! O, Xiao Ruiya, mama! Tęskniłam, Xiao Yi. Ja za tobą też. Mamo, długo czekałyście? Troszkę. Jesteś zmęczony? Nie. Mamo, mów, co słychać. Wszystko dobrze. Czuję się świetnie. A co u taty? Ma sporo na głowie. Mówił, że przyjedzie cię odebrać, ale z samego rana musiał pojechać do biura. Ostatnio ma mnóstwo pracy. Na pewno. W domu są nasi kuzyni. Czekają na ciebie. Dawno ich nie widziałem. Nie mogę się doczekać. Xiao Yi'a od dawna nie było w domu, prawda? Od 4 lat. 4? Coś takiego. Gdy jego mama usłyszała, że przyjeżdża, nie mogła się doczekać, żeby go zobaczyć. Skończcie oglądać telewizję i pomóżcie mi. Xiao Yi'a zaraz tu będzie, a wam tylko zabawa w głowie. Ale z was dzieciaki. Hej, Xiao Tao. Tak? Nasz kuzyn mówił, że Xiao Yi'a tym razem nie zamierza wracać do pracy w Ameryce. Szkoda. Pracuje dla takiej znanej firmy. Jesteśmy! Cześć! Xiao Yi'a wrócił! Już jesteście! Tao, niezła muskulatura! Xiao Yi'a, wyglądasz świetnie! Mamo, ciociu, chodź! Wróciłam! Bardzo za tobą tęskniłam, minęły 4 lata! Ja też za wami tęskniłam. Tęskniłam nawet w snach! Synu! Tato, dobrze cię widzieć! Zmęczony? Chodź! Nie jest źle. Wujku, jak się masz? Coś takiego. Mogę spróbować? Pachnie wspaniale! Kura z wolnego wybiegu. Ciocia przywiozła ze wsi. Super! Mam nadzieję, że ci posmakuje. Och, zacznijcie jeść. Proszę. Dzisiaj Yi'a wrócił do nas po długim czasie. Od lat nie spotykaliśmy się w tym domu. Więc teraz musimy to uczcić. Świetnie! Chcę coś powiedzieć? Ej, dziennikarka mówi. To szczęśliwy dzień dla naszej rodziny. Zebraliśmy się tu, by życzyć naszemu bratu sukcesów zawodowych. Tak. Hej, czekajcie, to jeszcze nie wszystko. Tak. Oby nasza rodzina zawsze się trzymała razem. Tak. Chcę coś powiedzieć. I ja życzę ci wielu sukcesów w pracy. A teraz wznieśmy toast za ciebie. Zdrowie. 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 Masz przed sobą świetlaną przyszłość. Opowiedz nam o swoich sukcesach. Na pewno o ciebie zadba. Oczywiście. Xiao Yi'a, czy to prawda, że nie wracasz do pracy do Stanów? Tak, już zrezygnowałem z pracy. Złożyłem podanie do tutejszego instytutu projektowego. Wróciłem na dobre. Wspaniałe dzieciaki. Yi'a i Ruiya. Wykształcony za granicą architekt i dziennikarka prasowa. Jesteście wyjątkowi i ambitni. Wiadomo, że czeka was szczęśliwa przyszłość. A wy powinniście brać przykład ze swoich kuzynów. Daj spokój, mamo. Nakładajcie sobie. Proszę, częstujcie się. Ojemy. Dobrze, dobrze. Zróbcie tak, jak mówiłem. Porozmawiamy o tym jutro. Tak. Ja też lubię. A może sobie jeszcze? Ale to jest... Tak. Mama też chyba. Nie gadajcie tyle, tylko właśnie. Jedzcie. Tato, wyglądasz na zmęczonego. To przez pracę? Jest dość męcząca. Nie robię zbyt wiele jako minister w Zjednoczonym Froncie. Ale odczuwamy dużą presję. Największą bolączką rządu jest ten światowy pęd ku demokracji. Komunizm ma teraz mniejszą władzę.
a kraje, którymi rządzi jedna partia, są bardziej izolowane. Myślę, że partia komunistyczna przechodzi kryzys. Ludzie teraz mniej interesują się marksizmem, leninizmem i komunizmem. Coraz więcej wierzy w Boga. Największym problemem rządu jest błyskawica ze wschodu. Władze centralne obawiają się rosnącego w siłę Kościoła, Boga Wszechmogącego. Przez ostatnie lata rząd robił co tylko mógł, żeby powstrzymać błyskawicę ze wschodu. Kościół Boga Wszechmogącego. Nie spodziewali się, że Kościół Boga Wszechmogącego będzie się rozwijał. To jest największa bolączka władz centralnych. Chodź, możemy porozmawiać tam. Nie ufajcie mediom. Nie pamiętam, kto to powiedział. Wszystko, co czytasz w gazetach, to oszustwo. Oprócz daty! Zgadza się. O czym rozmawialiście? O religii. Bardzo. Religii? Tak. W ciągu ostatnich kilku lat za granicą zauważyłem, że w każdym demokratycznym kraju jest wolność wyznania. Tylko w krajach komunistycznych nie ma takiej wolności. Mówi się, że 80% populacji jest religijna. Większość ludzi uznaje istnienie Boga, jedynie mniejszość nie. Zastanawiałem się, dlaczego w krajach demokratycznych mają lepszy porządek społeczny? Rząd swobodnie porozumiewa się z ludźmi, urzędnicy nie potrzebują tych wszystkich ochroniarzy. Teraz rozumiem. W krajach religijnych jest mniejsza przestępczość. A czemu w Chinach panuje taki chaos? Skąd ten wysoki wskaźnik przestępczości? Dlaczego? Jest to związane z brakiem wiary. Pozwól, mamo. Bez religii ludzie odczuwają pustkę. To dlatego, że brakuje im przewodnictwa i celu w życiu. Nie dążą do żadnego celu. Oni wierzą tylko w to, że każdy odpowiada za siebie. Człowiek zrobi wszystko, żeby się wzbogacić. Skoro Chińczycy za wszelką cenę dążą do pieniędzy i żyją dla nich, jak mogą nie być samolubni? A poza tym, osoby niereligijne są skłonne częściej czynić zło. Ludzie bez sumienia są pozbawieni prawdziwej wiary. Tak mówi Biblia. Głupi mówi w swoim sercu. Nie ma Boga. Są zepsuci i czynią obrzydliwą nieprawość. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Dlaczego chińskie społeczeństwo jest tak mroczne i chaotyczne? Właśnie. Dlaczego tak jest? To się łączy bezpośrednio z ateistyczną partią rządzącą. Racja. Po latach indoktrynacji przez partię, ateizm i ewolucjonizm zakorzeniły się w naszym społeczeństwie, przez co ludzie zaprzeczają istnieniu Boga i stawiają mu opór. Czy taki kraj i ludzie mogą nie być wyklęci przez Boga? Na Chiny spadają plagi katastrof i bólu, pogrążając kraj w coraz większym chaosie. Myślę, że rządy partii komunistycznej to rządy szatana. Ich nauki to nauki szatana. Szatan deprawuje ludzkość. Mam nadzieję, że się nie zagalopowałem. Nie, Xiao Yi mówi bardzo sensownie. Religijne przekonania wiele zmieniają. Na studiach za granicą wiele się nauczył. Zdobył uznanie. Weiguo, Xin Ping i ja i Ruiya wierzą w pana. To dobrze. Nie musicie się martwić, że zejdą na złą drogę. Ciociu, pozwól Tao Yi wyznawać wiarę razem z nami. Wspaniale. Możemy potem pójść do kościoła. Cudownie jest być razem. Wiele się nauczyłeś przez ostatnie kilka lat. Twój wyjazd to była dobra decyzja. W dzisiejszych czasach wszyscy wysocy urzędnicy wyjeżdżają za granicę i wysyłają tam dzieci na studia. Dzisiaj wiele krajów świata chce się uczyć od Zachodu. Chiny zostają w tyle. Młodzi ludzie powinni ruszyć w świat i dobrze go poznać. Trzeba zdobyć większe doświadczenie. Masz całkowitą rację. To, o czym mówił Ia, jest bardzo pouczające. Młodym osobom trudno pojąć takie rzeczy. Ale nie rozmawiaj o tym z ludźmi spoza rodziny, bo możesz zostać skazany. Tutaj w Chinach trzeba uważać na słowa. Mimo, że w konstytucji zapisano wolność wyznania, wielu aresztowano, skazano i zamordowano za to, że mówili prawdę.
Musisz podejść do tego poważnie, inaczej grozi ci niebezpieczeństwo. Tak. Synu, tata ma rację. Teraz, gdy wróciłeś, pamiętaj, że tu jest inaczej. Musisz uważać na to, co mówisz i robisz. Inaczej możesz wpaść w tarapaty, rozumiesz? Wiem, mamo. Jedzmy. Jedzcie. Tak, koniec ale gadania, pyszne. Jedzmy. Jedzcie. 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 Ruija, wracajmy. Ija, wiele się nauczyłeś przez ostatnie kilka lat za granicą. Szczególnie jeśli chodzi o wiarę. Jako dziennikarka zauważyłam, że to przeradza się w poważny kryzys społeczny. Ludzie odczuwają pustkę z powodu braku wiary. Skupiają się na zarabianiu i grzesznych przyjemnościach. Mhm. Coraz częściej wybierają zło, zbaczając z właściwej ścieżki. Tak. Myślę, że przyczyną są ateistyczne rządy w naszym kraju. Rozumiem to dzięki temu, że od lat wierzę w Pana. Dzięki Bogu. I ja bardzo się ucieszyłam, słysząc to, co wczoraj mówiłeś. Wiele rzeczy rozumiesz lepiej niż ja. Droga wiary w Pana jest tą właściwą. To prawda. Ruija, chcesz wiedzieć, dlaczego tak wiele się nauczyłem? Mów. Za granicą zacząłem wierzyć w Boga Wszechmogącego. Co? W Boga Wszechmogącego? Mhm. Bóg Wszechmogący wyraził prawdę dla zbawienia ludzi i odsłonił tajemnice Biblii. Przez te lata przeczytałem i zrozumiałem wiele słów Boga Wszechmogącego. Dlatego teraz pewne rzeczy widzę wyraźniej. To, jak postrzegamy świat, zależy od tego, czy rozumiemy prawdę. Gdy czytasz słowa Boga Wszechmogącego i dzielisz się nimi, zaczynasz rozumieć i dostrzegać więcej. Widzisz wszystko wyraźniej. Więc zacząłeś wierzyć w Boga Wszechmogącego. Nic dziwnego, że zrobiłeś takie postępy. Cóż, ja słyszałam tylko o błyskawicy ze wschodu. Gdy widziałam, jak KPH atakuje błyskawice ze wschodu, nie zajmowałam się tym. Gdybym wiedziała, że wierzysz w Boga Wszechmogącego, przyjrzałabym się sprawie wcześniej. Hej, Ija, jak to się stało, że zacząłeś wierzyć w Boga Wszechmogącego? Błyskawica ze wschodu, o co w tym w ogóle chodzi? Zaczęło się 3 lata temu. Widziałem, jak KPH tłamsi i prześladuje błyskawice ze wschodu. Poprzez media manipuluje opinią publiczną, wrabia i skazuje ich. Aresztowali chrześcijan. Pomyślałem, że skoro KPH uciska i prześladuje błyskawice ze wschodu, musi chodzić o coś ważnego. Jakieś wielkie wydarzenie. Wydarzenie? Błyskawica ze wschodu wywołała poruszenie. Mnóstwo dobrych owieczek z frakcji zaakceptowało błyskawice ze wschodu. Duch Święty musiał przemówić przez Kościół Boga Wszechmogącego. Ukazał się Syn Człowieczy, to Jego dzieło ma taką moc. Inaczej tak wiele dobrych owieczek ze wszystkich frakcji nie zaakceptowałoby błyskawicy ze wschodu. Dlatego zacząłem czytać o błyskawicy ze wschodu w internecie. W ciągu kilku dni przeczytałem wiele słów wypowiedzianych przez Boga Wszechmogącego. To naprawdę otworzyło mi oczy. Serio? W słowach Boga Wszechmogącego odnalazłem prawdy, których nie rozumiałem, odkąd zacząłem wierzyć w Boga. Słowo Boga Wszechmogącego jest bogate i praktyczne. To czysta prawda. Obejrzałem filmy nakręcone przez Kościół Boga Wszechmogącego. Naprawdę wiele na tym zyskałem. Tak? Te filmy pokazały prawdę i były tak pouczające, że rozwiązały moje religijne dylematy. Dobrze, że mogłem je obejrzeć. Zobaczyłem, że słowo Boga Wszechmogącego jest prawdą, głosem Boga. Więc dalej je czytałem. Im więcej czytałem, tym bardziej mnie interesowały. Każde słowo Boga Wszechmogącego poruszało moje serce, przekonywało mnie. To wspaniałe uczucie. Zyskałem pewność, że Pan Jezus powrócił i dokonywał swego dzieła jako Bóg Wszechmogący. Jeśli chcesz poznać dzieło Boga Wszechmogącego, musisz poczytać Jego słowa, a wszystko zrozumiesz. Dobrze. Jeśli je zrozumiesz, słowa Boga Wszechmogącego cię przekonają. Tak myślisz? Żałuję, że wcześniej tego nie zrobiłam. Ale teraz to nadrobię. Super. Hej, powiedziałeś, że słowa Boga Wszechmogącego to głos tak? Boga. Jego ukazanie się i dzieło. Opowiedz mi o tym więcej. No cóż, więc to było tak.
Hej, myślisz, że jutro możemy głosić Ewangelię rodzicom? Czemu nie? Dobry pomysł. O. O czym myślisz? Nasz syn po czteroletnich studiach za granicą mówi inaczej niż my. Dlaczego tak jest? Stał się inną osobą. Czym się zajmował za granicą? Czy chodził do kościoła, by czcić Pana? Wygląda na to, że teraz rozumie wiele rzeczy. A jeśli wierzy w błyskawice ze wschodu? Błyskawice ze wschodu? Na pewno nie. Zobacz, co znalazłem. Co to jest? Słowo ukazuje się w ciele? Skąd wziąłeś tę książkę? Znalazłem w pokoju Ija. Co? Oni wierzą w Boga Wszechmogącego? Nie rozumiesz? To oczywiste. Nic dziwnego, że przez ostatnie dni byli tacy tajemniczy. Tylko się nie złość. To nie rozwiąże problemu. Już jesteśmy! Kupiliśmy coś do jedzenia i picia. Sprawdź, czy wszystko mamy. Słuchajcie, jutro... Co się stało? Wy mi powiedzcie, o co tu chodzi? Tato, nie złość się. Prawda jest taka, że za granicą zacząłem wierzyć w Boga Wszechmogącego. Co? A gdy wróciłem, opowiedziałem Ruija o słowie Boga Wszechmogącego. Wierzycie w Boga Wszechmogącego? Tak. Tato, mamo, właśnie chcieliśmy wam o tym powiedzieć. To naprawdę wspaniałe wieści. Pan Jezus powrócił. Ukazał się Bóg Wszechmogący. Powinniście poznać prawdziwą drogę. Tak.
Rui i Ia, nadal nie rozumiecie stanowiska państwa. Znacie niektóre zapisy w konstytucji, ale czy rozumiecie partię komunistyczną? Od wielu lat pracuję w Zjednoczonym Froncie. Widziałem to wyraźnie. KPH nienawidzi ukazania się Boga i jego dzieła. Rząd potępia chrześcijaństwo jako sektę, a Biblię jako księgę sekty, pali jej egzemplarze. KPH chce zdelegalizować wszystkie kościoły domowe. Byłem przeciwny, gdy wierzyłeś w Jezusa. Teraz wierzysz w Boga Wszechmogącego? Nie pozwolę na to. Wiecie, jaki jest problem z Bogiem Wszechmogącym? Mówią, że Bóg Wszechmogący to Pan Jezus, który ukazał się, by dokonać dzieła. Że to ukazanie się Chrystusa Zbawiciela w dniach ostatecznych. A w Słowo ukazuje się w ciele jest ponad milion Jego słów. Wyobraźcie sobie konsekwencje, jeśli to wyjdzie na jaw. KPH i Chrystus Zbawiciel to śmiertelni wrogowie. KPH nie cofnie się przed niczym. Nie wiecie o tym? Wierzących w błyskawice ze wschodu uznaje się za najbardziej poszukiwanych przestępców. Czeka ich bezlitosna kara. Nawet łapówki im nie pomogą. To poważna sprawa. Rozumiecie? Będę z wami szczery. W ostatnich latach rząd wydał tajne dokumenty, żeby pozbyć się kościoła Boga Wszechmogącego. Regularnie prześladował i atakował błyskawice ze wschodu. Ciągle mamy spotkania dotyczące powstrzymania błyskawicy ze wschodu. Jeśli chodzi o ten kościół, władze centralne wyraziły się jasno. Oddziały nie wycofają się, póki nie wyegzekwują zakazu. Dlatego nie wolno wam wierzyć w Boga Wszechmogącego. Słyszycie? Tato, wiesz, że błyskawica ze wschodu daje świadectwo powrotu Pana Jezusa i ukazania się Jego dzieła w dniach ostatecznych. By głosić prawdę wygłoszoną przez Zbawcę dla zbawienia ludzkości. Dlatego musisz rozumieć, jakie to straszne, że prześladują, aresztują i skazują wyznawców błyskawicy ze wschodu. To grzech sprzeciwiać się Bogu i przewrotnie działać przeciwko niebiosom. Uczyłem się i teraz wiem, że błyskawica ze wschodu wypełniła proroctwo Pana Jezusa. Jak bowiem błyskawica pojawia się na wschodzie i jest widoczna aż na zachodzie, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Błyskawica ze wschodu daje świadectwo ukazania się i dzieła Syna Człowieczego. To prawda. Tato, mamo, nie czytaliście słów Boga Wszechmogącego, więc nie wiecie, co głosi błyskawica ze wschodu. Aby zrozumieć błyskawicę ze wschodu, musicie przeczytać słowa Boga Wszechmogącego. By przekonać się, czy to prawda, czy to słowa Ducha Bożego kierowane do ludzkości i ukazanie się Boga oraz Jego dzieła w dniach ostatecznych. To bardzo ważne, by się z tym zapoznać. Tato. KPH wypowiedziała bezpardonową wojnę błyskawicy ze wschodu. Błyskawica ze wschodu to Kościół Chrystusa w dniach ostatecznych, to nie kraj ani nie wyścig. Czy KPH naprawdę musi prowadzić wojnę z błyskawicą ze wschodu? Powiedzieli, że nie wycofają się, dopóki zakaz nie zostanie wyegzekwowany. Ale Bóg przeklnie ich i ukaże za wrogość wobec Niego. Tato, myślę, że on ma rację. Spójrz na historię dzieła Bożego. Wszyscy, którzy stawiali opór Bogu, zostali przez Niego przeklęci i zgładzeni. Mhm. W czasach starożytnych faraon Egiptu został zabity za to, że sprzeciwiał się Bogu. Gdy Pan Jezus dokonał swego dzieła, cesarstwo rzymskie zniszczyła wielka Boża plaga zesłana za prześladowanie Jego i Jego ludu. Mhm. KPH zostanie zniszczona za opór wobec Chrystusa w dniach ostatecznych. Tato, studiowałeś religię. Musisz o tym wiedzieć. Jak się czujesz, wiedząc, że sprzeciwiają się Bogu Wszechmogącemu? Od początku wiedzieliśmy, że błyskawica ze wschodu to nie zwyczajna religia.
byli świadkami powrotu Pana Jezusa. Chrystus, Zbawiciel w dniach ostatecznych, przybył osobiście, by zbawić ludzkość. Jeśli rząd pozwoli Kościołowi Boga Wszechmogącego nadal głosić Ewangelię, na przestrzeni lat mnóstwo ludzi zaakceptuje Boga Wszechmogącego. Przecież wiecie, że KPH to partia ateistyczna, która gardzi teizmem. Wojna pomiędzy KPH a wyznawcami Boga to wojna ideologiczna. To problem natury moralnej. Jak mogą pozwolić, by Bóg ukazał się i dokonał swego dzieła? Jak mogą pozwolić, by Kościół istniał? Dlatego KPH postanowiła powstrzymać wierzących i zakazać wszelkich wierzeń religijnych, eliminując i delegalizując wszystkie religie w Chinach, by stworzyć ostoję ateizmu. Tylko w ten sposób KPH może utrzymać swoje rządy w Chinach. Dlatego, odkąd KPH objęła władzę, religijność jest zakazana. W tym czasie chrześcijan aresztowano i wtrącano do więzień. Rozbijano chrześcijańskie rodziny. Niektórzy chrześcijanie nawet umierali w więzieniach. Wiemy, że to prawda. Więc dlaczego coraz więcej ludzi wierzy w Boga? Głównym powodem jest księga Słowo ukazuje się w ciele, którą szybko rozpowszechniają. Wielu ludzi akceptuje Boga Wszechmogącego po przeczytaniu Słowo ukazuje się w ciele. W tej księdze zawarta jest wielka moc. Ona rośnie i rozprzestrzenia się po całym świecie. To ogromny problem dla władz centralnych. Przywódcy nie spoczną, póki nie zlikwidują Kościoła Boga Wszechmogącego. Słuchajcie uważnie. Musicie to zrozumieć. Jeśli ośmielają się nazywać chrześcijaństwo i katolicyzm sektami, dlaczego mieliby być pobłażliwi wobec błyskawicy ze wschodu? Ostatnio również błyskawice ze wschodu uznali za sektę i stała się celem ataków i zakazów. Wierząc w błyskawice ze wschodu, zaprzeczacie sobie samym. Jesteście mądrzy czy głupi? Ia, Ruia. Wasz tata mówił o tym już od dawna. A teraz KPH robi, co może, by ukrócić działalność Kościoła Boga Wszechmogącego. Poprzez media dezinformuje opinię publiczną i potępia Kościół Boga Wszechmogącego. Niektóre kościoły ruchu potrójnej autonomii zostały zakazane, a inne zburzone. Wygląda na to, że KPH chce się pozbyć religii na dobre. Tata mówił też, że wielu wyznawców Boga Wszechmogącego zostało aresztowanych. KPH zamierza doprowadzić do śmierci tych wiernych. Jeżeli wierzycie w Boga Wszechmogącego, zostaniecie aresztowani. To zrujnuje wam przyszłość. Możecie narazić swoje życie na niebezpieczeństwo. Mamo... Naprawdę, dzieci, w tej kwestii musicie słuchać ojca. Nie wierzcie w Boga Wszechmogącego, dobrze? Mamo, nie martw się. Będziemy uważać, wyznając wiarę w Chinach. Tak. Mamo, tato, wiemy, że odkąd KPH doszła do władzy, prześladuje wierzenia religijne. Zakazuje chrześcijaństwa, katolicyzmu, aresztuje i zabija chrześcijan. Przez tak wiele lat prześladowanie wierzeń religijnych przybrało na sile. To ściąga Boże przekleństwo. Spójrzcie na te katastrofy naturalne, które ciągle nawiedzają Chiny. Te klęski prześladują Chińczyków przez opór, jaki KPH stawia Bogu. Odkąd KPH doszła do władzy, w Chinach jest coraz więcej katastrof. Dlaczego KPH nie zastanawia się nad tym? Starożytni cesarze okazywali skruchę w obliczu kataklizmów. KPH jest za nimi daleko w tyle. Nie bierze pod uwagę woli niebios i ludu. A nawet bezczelnie potępia chrześcijaństwo i katolicyzm, nazywając je sektami. A co gorsza, mówi, że Pismo Święte to księga sekty. Dlaczego KPH traktuje Boga, dzieło i Słowo Boże jak coś złego? To dowodzi jedynie, że KPH jest zła. Ona ma rację. Tato, mamo. Słyszałem, że założycielem partii komunistycznej był satanista Karol Marx. Satanizm to najgorsza sekta.
Dlaczego KPH jest taka zła? Właśnie dlatego, że komuniści wielbią Marksa. KPH składa się z ateistycznych demonów wrogich wobec Boga. Na jakiej podstawie obwiniają religię? Dlaczego twierdzą, że Biblia to księga sekty? Na jakiej podstawie uznają błyskawice ze wschodu za sektę? W oparciu o marksistowsko-leninowski ateizm i manifest komunistyczny? Dlaczego KPH tak zaciekle potępia dzieło Boga w dniach ostatecznych? Dlaczego mieliby prześladować i aresztować wyznawców Chrystusa w dniach ostatecznych i działać przeciw Niemu? Czemu mobilizują media, by oczernić ukazanie się Boga Wszechmogącego i Jego dzieło? To ryzykowna gra. Opierając się Bogu, kopią sobie grób. W Biblii jest opisana podobna historia. Gdy król Herod dowiedział się o narodzinach króla Izraela, nakazał zaszlachtować wszystkich nowonarodzonych chłopców w mieście. Chciał zapobiec rządom Chrystusa na ziemi. KPH chce zakazać działalności Kościoła Boga Wszechmogącego. Poluje na Chrystusa i morduje jego wyznawców. Bo boi się, że Chrystus przejmie władzę na ziemi. Boi się, że ludzie zaakceptują prawdę pochodzącą od Boga Wszechmogącego. Tato, czy partia komunistyczna nie wie, że ukazanie się Chrystusa to dzieło Ducha Bożego? Nadejście Stwórcy, by ocalić ludzkość? No właśnie. Czy KPH wie, na co się porywa? Czy katastrofy nie wystarczą? Narażają ludzi, stawiając opór wobec Boga w taki sposób. Sioia, dlaczego KPH mówi, że chrześcijaństwo to sekta? Dlaczego twierdzi, że Biblia to księga sekty? Powinieneś znać odpowiedź. Biblia naucza o ukazaniu się Boga i Jego dziele. Od wieków wpływ Biblii sprawiał, że coraz więcej ludzi zaczynało wierzyć w Boga. Dopóki istnieje chrześcijaństwo i Biblia, marksistowsko-leninowski ateizm i ewolucjonizm nie utrzymają się. Dlatego postrzegają chrześcijaństwo jako wrogą siłę. Nic dziwnego, że uznali Biblię za księgę sekty. Świadectwo błyskawicy ze wschodu dotyczące powrotu Pana Jezusa przeraża KPH. KPH i Chrystus Zbawiciel są wrogami. Robią co mogą, by stłumić wierzenia religijne i zakazać działalności kościołów. Spotkania Komitetu Centralnego i tajne dokumenty dowodzą, że gwałtowny rozwój wierzeń religijnych spowodował kryzys w partii komunistycznej. Komitet Centralny surowo zakazał członkom KPH i urzędnikom państwowym wierzyć w Boga. Nie zapominaj o naukach KPH. Dzieci członków KPH muszą wierzyć w zamysł Mao Tse-tunga. Nie mogą wierzyć w Boga. Wiara w Boga oznacza zdradę KPH. Dzieci członków KPH muszą być posłuszne partii, podążać za jej przykładem i należeć do KPH. Nie wiecie o tym? Odkąd ukazało się świadectwo w słowo, ukazuje się w ciele, wyrażone przez Boga Wszechmogącego. KPH jest w gotowości, bojąc się, że słowo ukazuje się w ciele, rozpowszechni się na całym świecie. Dlatego rząd próbował powstrzymać błyskawice ze wschodu i całkowicie zakazać działalności Kościoła Boga Wszechmogącego. Bez względu na to, jak to ujmiesz, KPH jest teraz u władzy. Dopóki istnieje partia komunistyczna, nie możecie wierzyć w Boga. Mówiąc szczerze, wcale nie popieram prześladowań religijnych. Ale co mogę zrobić? Jestem członkiem partii, pracuję dla KPH. Muszę być im posłuszny. Jeśli nie pracowałbym dla KPH, w jaki sposób utrzymałbym rodzinę? Wszystko to, co mamy, zawdzięczamy KPH, zgadza się? Nie możecie o tym zapominać. Tak. Ale... z tego, co powiedziałeś, wydaje się, że rozumiesz wszystkie wybory KPH. Czy wierzysz, że grozi za to surowa kara?
Jeśli krzywdzisz osoby, które wierzą w Boga, tak jak KPH, to popełniasz grzech i ściągniesz na siebie karę. Tato, KPH to ateiści. Satanistyczny reżim, który działa przeciwko Bogu. Nigdy nie uznali istnienia Boga. Jakim prawem decydują, który kościół jest prawdziwą drogą, a który nie? Właśnie, tato. Wszystko w niebie i na ziemi zostało stworzone przez Boga. Bóg jest stwórcą. W całym wszechświecie tylko stwórca ma najwyższą władzę. Tylko Bóg jest prawdą. Jego ukazanie się i jego dzieło to prawdziwa droga. Bóg wszechmogący to wcielenie Boga, ukazanie się Chrystusa Zbawiciela w dniach ostatecznych, który głosi prawdę dla sądu i zbawienia ludzkości. Tak, mamo. KPH nie tylko odrzuca dzieło Boga Wszechmogącego, ale też stawia opór wobec Boga Wszechmogącego i potępia Go. KPH tonie w grzechu. To satanistyczny reżim, nienawidzący prawdy i sprzeciwiający się Bogu. Czym w ogóle jest sekta? To każda grupa lub partia, która sprzeciwia się Bogu. To organizacja skupiająca złe duchy i demony, która zwodzi i deprawuje ludzkość. Wszelkie partie czy organizacje, które popierają materializm i ewolucjonizm albo występują przeciwko prawdzie wyrażanej przez Boga, to sekty. Tato, powinieneś rozumieć, czym tak naprawdę jest sekta. Ideologie KPH to błędne sekciarskie rozumowanie. Wszystko, co robi KPH, to wyraz sprzeciwu i reakcyjności wobec Boga. To KPH jest prawdziwą partią zła i sektą. Tato, mamo, Bóg Wszechmogący przybył na ten świat w dniach ostatecznych, by głosić prawdę dla zbawienia ludzkości. To jak promień na niebie, który rozświetla ciemność tego świata, by pokazać człowiekowi, że sprawiedliwość zstąpiła na ziemię. Dlaczego KPH stawia opór wobec dzieła Boga Wszechmogącego, Chrystusa w dniach ostatecznych? Dlaczego próbują powstrzymać Chrystusa i Kościół Boga Wszechmogącego? To przewrotne działania przeciwko niebiosom, przejaw reakcjonizmu. Dlaczego im bardziej coś jest pozytywne, im więcej zawiera prawdy, tym KPH potępia to z większą mocą i nie cofa się, aż zostanie zakazane? KPH jest przerażająca. Czy to ona nie jest partią zła, sektą? Tato, mamo, Kościół Boga Wszechmogącego podąża za Chrystusem i daje świadectwo Jego ukazania i dzieła, głosząc prawdy wyrażone przez Boga Wszechmogącego. Ich działania są uzasadnione. KPH sprzeciwia się Bogu jak szalona. W brutalny sposób aresztuje tych, którzy dają świadectwo Chrystusa. Z pewnością zostaną przeklęci przez Boga. Jak może to nie zagrozić Chińczykom? Wszystkie te kataklizmy spadają na Chiny, dlatego że KPH sprzeciwia się Bogu. Tato, mamo, czy nie możecie zaakceptować tego, co mówimy? Przyznaję, że odkąd partia doszła do władzy, zrobiła wiele złych rzeczy. Ludzie nie postrzegają już partii komunistycznej jako zbawcy, jako słońca albo własnych rodziców. To dla mnie oczywiste. Niemniej jednak, oni nadal mają władzę w Chinach. To partia rewolucyjna, zdolna zrobić to, co tylko zechce. Wiara w Boga Wszechmogącego oznacza, że możecie zostać aresztowani w każdej chwili albo stracić życie. Dlatego nie pozwalam na wiarę w Boga Wszechmogącego. To dla waszego dobra. Człowiek mądry dostosowuje się do sytuacji. Nie wolno wam przekraczać tej granicy. Rozumiecie, o czym mówię? Dziś powiedziałem wam jasno. Edukacja komunistyczna uczy jedynie marksizmu i maoizmu. Wiara w Boga jest zakazana. Dzieci członków partii muszą być jej posłuszni i podążać jej śladem. Nie mogą zaakceptować czy dawać świadectwa Chrystusa, ani za nim podążać. Dzieci członków partii muszą wierzyć w partię komunistyczną. Z pokolenia na pokolenie.
Już dobrze, dobrze. Weiguo, jutro urządzamy piknik. Chodźcie, zaniesiemy rzeczy do samochodu. No chodźcie, mamy dużo do spakowania. Idziemy? No już, już. Ia, Ruia. Wasz tata mówi to dlatego, by chronić was oboje. Powinniście go posłuchać. Partia komunistyczna jest zdolna do okropnych rzeczy. Jeżeli aresztują was za przynależność do błyskawicy ze wschodu, tata nie będzie mógł wam pomóc. Rozumiecie? Chcesz zagrać w szachy? Pewnie. Nie grałem całe wieki. Jak pięknie dziś na dworze. Miałam na to ochotę już od bardzo dawna. Mamo, trzeba było mówić wcześniej. Właśnie. Ciągle jesteście tacy zajęci. Nawet w weekendy rzadko was widujemy. Jesteście bardziej zapracowani niż ja. Ciągle was nie ma. Co robicie w każdy weekend? Ej, chodzicie do kościoła? Nie pozwalam wam wierzyć w Boga Wszechmogącego dla waszego dobra. Stale powtarzam, że w komunizmie można wierzyć jedynie w Marksa, Lenina i Mao Tse-tunga. Bóg jest wykluczony. KPH chce powstrzymać Kościół Boga Wszechmogącego, a wy sądzicie, że ich oskarżenia są wyssane z palca? Powiedzcie, jak wyjaśnić sprawę z Zhao Zhuan w prowincji Shantung z 28 maja? Ta sprawa mimo wszystko trafiła do sądu. Po sprawie z Zhao Zhuan rząd jeszcze bardziej zasadził się na kościoły domowe i wykorzystał zbrojne oddziały policji, by rozprawić się z kościołem Boga Wszechmogącego. Prowadzą szeroko zakrojoną kampanię poszukiwań i aresztowań członków tego kościoła. Choć ludzie mieli wątpliwości dotyczące sprawy z Shantungu. Uważali, że to ustawka sfabrykowana, by zdobyć poparcie opinii publicznej dla prześladowań kościoła Boga Wszechmogącego. Chińskie media nagłośniły sprawę, bez względu na to, czy fakty były zafałszowane, czy nie. To wpływa też na inne kraje świata. Mimo że próbujecie dementować sprawę Zhao Zhuan, wielu ludzi nadal ufa partii komunistycznej. No więc, jeśli chodzi o tę sprawę z Shantungu, co myślicie? Tato, jak długo jeszcze KPH może mamić świat tą historią? Ona się sama nie wymyśliła. Czy to może ich ocalić przed nieuchronnym upadkiem? Sprawa z Zhao Zhuan odbiła się szerokim echem na całym świecie. Ignoranci dali się oszukać. Ale czy chmury na zawsze zasłonią słońce? Czy wrona może na wieki przysłonić niebo? Prawda w końcu wyjdzie na jaw. Kłamstwa są tylko kłamstwami, nigdy nie staną się prawdą. KPH jest coraz bardziej zła. Słynie ze swojego zepsucia, podstępności i kłamstw. Ludzie uważają ich czyny za haniebne, nie tylko tu, ale wszędzie. Czy oszustwa i kłamstwa ocalą KPH? Coraz więcej ludzi dostrzega istotę działań KPH. Nikt im już nie wierzy. KPH to ateistyczna i satanistyczna partia, ciesząca się złą sławą, która najbardziej na świecie sprzeciwia się Bogu. Sądy KPH to sądy szatana. Czy takie sądy mogą orzekać sprawiedliwie? KPH to dyktatura i tyrania. Nie ma niezawisłej władzy sądowniczej. Sędziowie nie podejmują autonomicznych decyzji. Wszyscy słuchają rozkazów rządu i rozstrzygają sprawy tak, jak im kazano. To fakt. Wyroki w ich sądach wypaczają wszystkie fakty. Przecież to czysty absurd. Przez tyle lat przepychanek politycznych KPH ciągle kogoś wrabiała. Są ekspertami w tej dziedzinie. Gdy sprawa z Zhao Zhuan w Shantungu była w sądzie, pozwani jasno mówili na sali sądowej KPH, że nigdy nie kontaktowali się z Kościołem Boga Wszechmogącego.
Mówili, rząd chce rozprawić się z Bogiem Wszechmogącym, w którego wierzy Zaowej Shan, nie z naszym Bogiem Wszechmogącym. Nigdy nie twierdzili, że należą do Kościoła Boga Wszechmogącego. A Kościół nie wiedział, kim byli. Dlaczego sędzia KPH nie trzymał się faktów? Skoro nie było żadnych dowodów, dlaczego uparcie twierdził, że to byli członkowie Kościoła Boga Wszechmogącego? Czy to nie świadczy o spisku przeciw Kościołowi? Czy to wszystko nie jest oszustwem? Nikt już nie wierzy w raporty KPH ani w ich medialne kłamstwa. Tak. Tato, od lat pracujesz w komunistycznym systemie. Powinieneś rozumieć to lepiej niż ja. Naprawdę sądzisz, że sprawa z Zhao Zhuan pomoże KPH pozostać u władzy? Tato, od kilku lat jestem dziennikarką i teraz rozumiem. Zawsze, zanim stłumią działania religijne, ruchy praw demokratycznych, protesty czy inne rzeczy, KPH fabrykuje jakąś sprawę, by zmanipulować opinię publiczną, a potem rozprawić się z kim chcą. Spójrz na protesty studenckie z 4 czerwca. Na początku chcieli uczciwości, demokracji i wolności, ale KPH przeniknęła do grupy i wysłała ludzi przebranych za studentów, by zniszczyli ten ruch. Rozwalali, palili i przewracali samochody, siejąc chaos. Przylepili ruchowi studenckiemu łatkę kontrrewolucjonistów, którzy chcą wywołać zamieszki, żeby mieć wymówkę do ich powstrzymania. Później KPH krwawo rozprawiła się z ruchem studentów. Kilka tysięcy z nich zostało zastrzelonych albo przejechanych przez czołgi. W ten sposób KPH upozorowała incydent na placu Tiananmen, który zmroził krew w żyłach Chińczyków i zszokował świat. W podobny sposób powstrzymali masowe protesty w Tybecie. Rząd wysłał swoich ludzi, by wmieszali się w protestujący tłum i celowo popełniali zbrodnie, takie jak morderstwa i kradzieże. Armia wybiła protestujących pod pozorem tłumienia powstania. Te fakty dowodzą, że KPH tłumi działania przemocą, fabrykuje fakty i wymyśla kłamstwa, za którymi idzie przemoc, by pozbyć się każdego, kto się z nimi nie zgadza. Sprawa z Zhao Zhuan w Shantungu sprawiła, że obywatele pozwolili KPH prześladować Kościół Boga Wszechmogącego. Prześladowanie religijne to poważna zbrodnia. Tato, jesteś urzędnikiem KPH. Powinieneś lepiej niż my wiedzieć, jak oni naprawdę działają. Żyję u boku komunisty przez tak długi czas, że dobrze wiem, czym tak naprawdę jest KPH. Mimo że urzędnicy partii pozują na dostojnych, za zamkniętymi drzwiami są tylko złe uczynki i interesy. Zostawmy sprawę z Zhao Zhuan. W żadnej sprawie rozpatrywanej w tych sądach nie ma sprawiedliwości. We wszystkich chodzi o łapówki. Każda sprawa, która dotyczy mniejszości religijnych czy etnicznych, jest podszyta polityką. Teraz, gdy coraz więcej ludzi ujawnia złe uczynki KPH, myślę, że to, co naprawdę wydarzyło się w Zhao Zhuan, bardzo szybko wyjdzie na jaw. Nie spodziewałem się, że tak dużo wiecie o prawdziwych intencjach KPH. Naprawdę dorośliście. Ale wciąż jesteście młodzi. Co się stało po incydencie na placu Tiananmen z udziałem studentów? Czy protest nie został stłumiony? Niektórzy studenci zostali zabici, inni ranni lub wtrąceni do więzień. Część z nich uciekła za granicę. Kto z nich walczył z KPH? Nawet jeśli sprawa z Zhao Zhuan została sfingowana, jakie to ma znaczenie? KPH opowiedziała już zbyt wiele fałszywych historii. I o wielu z nich ludzie wiedzą. Ale kto może rozwiązać ten problem? Kto może coś zrobić z KPH? Wiecie w ogóle, w co wierzy KPH? W co? To rewolucjoniści wierzą w tyranię i kłamstwa, przejmowanie władzy przemocą. Myślą, że kłamstwo stanie się prawdą, jeśli zostanie powtórzone 1000 razy.
Bez względu na to, jak wielu ludzi nie wierzy ich słowom, odrzuca je i nie ufa partii, KPH to zignoruje i będzie kłamać dalej. Jeżeli mogą uzyskać natychmiastowy efekt, nic ich nie obchodzi. Jeśli ludzie zbuntują się przeciw nim i zaczną protestować, użyją czołgów i broni maszynowej, by rozwiązać problem. Jeśli będzie trzeba, użyją bomby atomowej i rakiet, żeby osiągnąć to, czego chcą. KPH nie cofnie się przed niczym, żeby utrzymać władzę. Jak tylko opinia publiczna usłyszała o tej sprawie, od razu zmobilizowali mnóstwo zbrojnych oddziałów policji, by aresztować i powstrzymać chrześcijan bez względu na koszty. Kto mógł im przeszkodzić? Kto odważyłby się sprzeciwić KPH? Gdy cudzoziemcy przejrzeli kłamstwa KPH, co mogli zrobić? KPH zna sposoby, by przeciwstawić się zachodnim siłom demokratycznym. Pieniędzmi rozwiązuje każdy problem. Ten, kto przyjmuje prezent, sprzedaje swoją wolność. W dzisiejszych czasach mniej krajów potępia KPH. Obawiają się okazać wrogość partii. Bez względu na wszystko, KPH i tak jest w stanie utrzymać władzę. Dopóki władza należy do nich, wy, wierzący w Boga, nigdy nie będziecie wolni. Ukazanie się Boga oraz jego dzieło spotkają się w Chinach z nienawiścią i zakazami ze strony KPH. Nawet jeśli nie osiągną swojego celu utworzenia ateistycznego kraju, nigdy nie przestaną was aresztować i prześladować. Wiem, widziałem to dawno temu. Dlatego nie zgadzam się, żebyście wierzyli w Boga Wszechmogącego. To wszystko po to, by was chronić, rozumiecie? Ciao Ruia, chodź tutaj. Dobrze. Tato, czy naprawdę przejrzałeś KPH? KPH jest zła, a odnosi sukcesy. Nikt nie waży się stanąć jej na drodze. Czy to oznacza, że może utrzymać władzę do końca świata? Gdy Pan Jezus objawił się, by dokonać dzieła, cesarstwo rzymskie próbowało stawić mu opór i potępić go. To był niezwykle potężny rząd. Ale czy nie został zniszczony boską plagą? Bez względu na to, jak ogromne mają siły, jeśli sprzeciwiają się Bogu i działają przeciw Niemu, Bóg ich zgładzi. Nie możemy bronić pozycji ani władzy, a tym bardziej złej władzy. Gdyż to Bóg rządzi wszystkim. Ten, kto sprzeciwia się Bogu, zginie. Tato, choć wiemy, że KPH jest zła, niekoniecznie dostrzegamy jej diabelską naturę. Dlaczego KPH stawia opór wobec Boga, potępia Go i krzywdzi ludzi wybranych przez Boga? Pan Jezus powiedział w Biblii: pokolenie to jest złe. A potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Biblia mówi także: a cały świat tkwi w niegodziwości. Dlaczego KPH stawia opór wobec Kościoła Boga Wszechmogącego i potępia jego działania? Bo boi się, że Chińczycy przyjmą Boga Wszechmogącego i powrócą do Niego. Najbardziej obawiają się, że ludzie przyjmą dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, że wieść o wszystkich prawdach, które wyraził Bóg Wszechmogący, rozniesie się po całym świecie, a wola Boża wypełni się na ziemi. To dowodzi, że KPH boi się prawdy ukazania się Boga i dzieła Bożego. Boi się prawdziwego światła oświecającego ludzkość w ciemności. Gdyż KPH wie, że gdy słowo Boga Wszechmogącego zostanie wygłoszone, wiele osób przyjmie dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Dlatego KPH próbuje powstrzymać wszystkich wyznawców Boga Wszechmogącego. Oni uparcie działają wbrew niebiosom. Są wrogami Boga, prawdy i sprawiedliwości. Tato, broniłeś ich, wybrałeś opór wobec Boga i przyczyniłeś się do prześladowania Jego wybrańców. To grzech, który obraża Boże usposobienie. Czeka cię za to kara. Ci, którzy sprzeciwiają się Bogu i działają wbrew Niemu, zostaną zgładzeni i zesłani do piekła. Tato, przecież to dostrzegasz. Cioia. Na pewno rozumiesz, dlaczego KPH prześladuje i szykanuje Kościół Boga Wszechmogącego.
Wiedziałem, że przyczyną prześladowań Kościoła Boga Wszechmogącego jest ukazanie się Chrystusa w dniach ostatecznych w celu zbawienia ludzkości. Księga Słowo ukazuje się w ciele, ma zbyt silny wpływ na ludzi. Jeżeli KPH nie podjęłaby decyzji, by nałożyć na nich zakaz, kto wie, jak wielu Chińczyków przyjęłoby Boga Wszechmogącego. Pomyśl o konsekwencjach. Każdy wie, co by się stało. Chociaż ja nie wierzę w to, że trafię do piekła za sprzeciw wobec Boga. Kto wie, gdzie jest piekło? Jak wygląda piekło? Nie wiem, czy Bóg w ogóle istnieje. Nie jestem pewien, czy Bóg istnieje. Gdzie jest Bóg? Kto widział Boga? Jeśli Bóg Wszechmogący jest prawdziwym Bogiem, dlaczego gdy KPH potępia i atakuje Boga Wszechmogącego, Bóg jej nie powstrzymuje? Jeżeli Bóg stąpi na ziemię i zniszczy partię komunistyczną, to będzie prawdziwym Bogiem. Wówczas ludzkość będzie musiała uznać Boga Wszechmogącego za prawdziwego Boga. I nawet KPH będzie musiała czcić prawdziwego Boga. Nikt nie stawi oporu. A co się tak naprawdę wydarzyło? Policja z KPH aresztowała wyznawców Boga. Wiernych wtrącono do więzienia, byli torturowani i okaleczani. Wielu nawet zamordowano. A czy wasz Bóg ich ocalił? Jak to ma przekonać ludzi, że wasz Bóg to ten prawdziwy? Nie rozumiem tego. Czy Bóg, w którego wierzycie, jest prawdziwy czy fałszywy? Myślę, że sami nie wiecie. Czy nie jesteście głupcami? Na jakiej podstawie twierdzicie, że wasz Bóg to ten prawdziwy? Możecie to wyjaśnić? Tato, masz dużo doświadczenia. Czy nie wiesz zupełnie nic o istnieniu i dominacji Boga? Od momentu stworzenia Bóg zrealizował 3 etapy dzieła zbawienia ludzkości. W wieku prawa i w wieku łaski Bóg rozpoczął swoje dzieło w Izraelu i Judei. W tych 2 etapach dzieła Bożego Jego słowa przekazywane były przez proroków i spisywane w Piśmie Świętym. Prawdy głoszone przez Boga w dniach ostatecznych dla zbawienia ludzkości spisano w Księdze Słowo ukazuje się w ciele. W trakcie tych 3 etapów Bóg 2 razy stał się ciałem, by zbawić ludzkość. Za pierwszym razem przyszedł jako Pan Jezus i został ukrzyżowany, by nas odkupić. Ewangelia Pana Jezusa dotarła wszędzie, do każdego gospodarstwa i każdego domu. Chrześcijańskie kościoły powstały we wszystkich krajach. Tak wielu ludzi wyznaje chrześcijaństwo. W dniach ostatecznych Bóg stał się ciałem, przybrał postać Boga Wszechmogącego i dokonał dzieła sądu. Potwierdza to Księga Boga Wszechmogącego. Słowo ukazuje się w ciele. Wszyscy, którzy kochają prawdę i poszukują ukazania się Boga oraz dzieła Bożego, słyszeli głos Boga. Widząc ukazanie się i dzieło Boga, uznali Jego istnienie. Tato, jeśli nie wiesz, czy Bóg istnieje, warto poszukać odpowiedzi i spróbować poznać dzieło Boże. Wielu niewierzących zgadza się ze stwierdzeniami takimi jak przeznaczenie jest zapisane w niebiosach. Człowiek działa, a niebo widzi. Człowiek strzela, Pan Bóg kulę nosi. Każdy, kto ma sumienie, rozumie, że na końcu czeka sroga kara. Choć człowiek nie widział Boga, był w stanie podsumować te mądre słowa. W pełni uznał istnienie i dominację Boga. Ci, którzy dążą jedynie do gromadzenia pieniędzy i nie chcą poznać ukazania się i dzieła Boga, mają przed oczami tylko bogactwo, sławę i profity. Pozycje i władzę stawiają ponad wszystko. W Biblii napisano, że tylko głupcy twierdzą, że nie ma Boga. Tato, dam ci przykład. Wszystkie narody, rasy i miasta, które sprzeciwiły się Bogu, zostały przez Niego zgładzone. A? Czy to, co mówisz, ma jakieś podstawy? Czemu nie słyszę konkretów? Możesz mi podać fakty? Możesz powiedzieć, kiedy KPH upadnie? Gdy Bóg zniszczy KPH, wtedy uwierzę. Rozumiem, co mówi wasz tata. Gdy Bóg zniszczy KPH, a Chińczycy będą dobrze żyć, wtedy uwierzę. Mamo. Chodźmy, jedzenie gotowe. Możemy porozmawiać przy obiedzie. Chodź, tato. Tato, mimo że jesteś członkiem KPH i ateistą, to czy nie wierzysz w wolę niebios? Czy uważasz, że los kształtuje życie człowieka? Nie zgadzasz się z tym, że jak Bóg kubie, tak kuba Bogu?
Wystarczy dowieść, że Bóg rządzi światem i ludzkością. Od początku dziejów narody, które sprzeciwiały się Bogu, zawsze kończyły na dnie. Unicestwienie całego narodu to dla Boga nic trudnego. Gdy Pan Jezus dokonywał swego dzieła, przywódcy judaizmu połączyli siły z Cesarstwem Rzymskim i ukrzyżowali Pana. 70 lat później Izrael został ukarany przez Boga. Izrael został ujarzmiony, a wielu Żydów zginęło. A Cesarstwo Rzymskie stawiało opór wobec Boga i karało chrześcijan. Ale Rzymianie zostali srogo ukarani, Bóg ich zgładził. Te fakty historyczne pokazują, że ci, którzy sprzeciwiali się Bogu, zostali zniszczeni. Bóg skazał ich na karę i unicestwienie. Odkąd KPH objęła władzę, morduje i zamyka chrześcijan w więzieniach. Ukazanie się Chrystusa dni ostatecznych, Boga Wszechmogącego, który dokonuje swego dzieła w Chinach, spotkało się z większym oporem. KPH daje z siebie wszystko, by powstrzymać Kościół Boga Wszechmogącego, prześladuje za wiarę w Chrystusa i dręczy ludzi Boga. Wymyśla nawet plotki, by zaszkodzić Kościołowi Boga Wszechmogącego i skłonić ludzi, żeby wyparli się Boga, odbierając im szansę na zbawienie i ciągnąc ich do piekła. Niezliczone złe uczynki KPH i opór partii wobec Boga rozwścieczyły go. Po dokonaniu dzieła sądu w dniach ostatecznych, Bóg ześle katastrofy, by zwalczyć złe siły szatana i zniszczyć KPH, która tak zaciekle sprzeciwia się Bogu. To będzie demonstracja Bożego sprawiedliwego usposobienia. Bóg Wszechmogący rzecze: gdziekolwiek pojawia się wcielenie, tam wróg zostaje zniszczony. Chiny są pierwsze do unicestwienia, do spustoszenia ręką Boga. Bóg nie okaże Chinom absolutnie żadnej litości. Ten, który przeciwstawia się Bożemu dziełu, będzie zesłany do piekieł. Każdy kraj, który sprzeciwia się dziełu Boga, będzie zniszczony. Każdy naród, który porywa się w opozycji do Bożego dzieła, zostanie zmieciony z powierzchni ziemi i przestanie istnieć. Wypełni się każde słowo Boga. KPH skrzywdziła tak wielu wiernych i dopuściła się zła tak wiele razy. A teraz ściąga wielką katastrofę na Chiny. Jak może nie zostać unicestwiona przez Boga? Właśnie. Zobacz, jak okropne kataklizmy nas spotykają. To kara za sprzeciwianie się Bogu. Tato, nie idź śladem KPH w sprzeciwie wobec Boga. Za niesprawiedliwość grozi wieczne potępienie. Gdy dojdzie do katastrofy i KPH zostanie zgładzona, będzie już za późno. Bóg Wszechmogący rzecze: moja łaska spływa na tych, którzy mnie kochają i zaprzeczają sobie, a kara spadająca na niegodziwych jest dokładnym dowodem mego prawego usposobienia. Co więcej, jest świadectwem mego gniewu, kiedy nadejdzie klęska, głód i plaga nastaną na tych, którzy mnie się sprzeciwiają, i oni będą zawodzić. Jeżeli ludzkość pragnie dobrego losu, jeśli kraj tego oczekuje, wówczas człowiek musi pokłonić się ku czci Boga, okazać skruchę i wyznać przed Nim swe grzechy. W przeciwnym razie los i przeznaczenie człowieka skończy się nieuniknioną katastrofą. Tato, mamo, słowo Boga Wszechmogącego mówi wyraźnie: tylko wiara w Boga i oddawanie Mu czci zapewni ludzkości ochronę i opiekę, a także przetrwanie wielkiej katastrofy. Wystarczy. Nauczacie mnie Ewangelii. Jako ateista i członek KPH nie mogę wierzyć w Boga. Uważam, że teorie KPH są praktyczne. Jeśli jesteś z nimi, możesz zostać urzędnikiem, wzbogacić się, zyskać władzę i status, żyć w dostatku. Na tym polega szczęście. A jeśli wierzysz w Boga, musisz się ukrywać jak złodziej. Mogą cię złapać i wysłać do więzienia. Kto wie, co jeszcze? Nie ma dla ciebie szczęścia. Żyję dla teraźniejszości, nie dla życia po śmierci. To nie jest ważne. Chiny to królestwo KPH. Jeśli wierzysz w Boga, KPH może pozbawić cię życia. Ja wierzę w partię. Okoliczności są takie, a nie inne. Dlatego sprzeciwiam się waszej wierze w Boga Wszechmogącego. Dobrze, nic się nie stało. Jedzmy obiad. Jak cudownie, że jesteśmy tu razem. Próbowaliście już tego? Proszę, częstujcie się.
Nasze dzieci uwierzyły w Boga Wszechmogącego. Niełatwo nakłonić ich do zmiany zdania. Mm. Dzisiaj trochę z nimi rozmawiałem. I co? Mówili tak rzeczowo i logicznie. Przyznam, że zabrakło mi słów. Naprawdę nie sądziłem, że Xiaoyi zdobędzie tyle doświadczenia i wiedzy za granicą. Ten dzieciak jest niesamowity. Nie rozumiesz, co to znaczy? Wiara w Boga może być tylko dobra. Bez wiary w Boga dzieciaki są podatne na negatywne wpływy. Gdy się kłóciliście, wszystko zrozumiałam. Nasz syn mówił bardzo sensownie, prawda? Wyjechał tylko na kilka lat, a teraz jest inną osobą. Wygląda na to, że wiara w Boga to nie taka prosta sprawa, bo jak i ja mógł się tyle nauczyć? No cóż, myślę, że wiara w Boga to nic złego. To dobre dla ich rozwoju. Powiedz, czemu KPH aresztuje osoby, które wierzą w Boga? To straszne. Nadal nie rozumiesz, czym jest KPH? To partia ateistyczna. Władza centralna nienawidzi Boga. Upierają się, by aresztować chrześcijan. Co możemy zrobić? Wszyscy wiedzą, że wierzący to dobrzy ludzie. Polityka KPH jest zła. Nikt nie może tego zmienić. Co możemy zrobić, skoro urodziliśmy się w tym kraju? Myślę, że i ja wielokrotnie czytał Słowo ukazuje się w ciele. Słowo ukazuje się w ciele ma wielką moc. Siła oddziaływania tej księgi jest ogromna. Gdy człowiek zacznie ją czytać, dokonuje się w nim zmiana i nie ma już powrotu. Ci, którzy wierzą w Boga Wszechmogącego, czytają Słowo ukazuje się w ciele każdego dnia. I rosną w siłę. Choćby nie wiem, jak bardzo KPH próbowała ich powstrzymać, oni wciąż nie ustępują. Biuro 610 zorganizowało pranie mózgów. Zaprosili profesorów i duchownych Kościoła Potrójnej Autonomii, by reedukować tych, którzy wierzą w Boga. Wszystko widziałem. Wcale nie podziałało. W większości te osoby, które wierzyły w Boga Wszechmogącego, stały się jeszcze bardziej pobożne. Nie złamały ich nawet ciężkie roboty. Nie dało się wyprać im mózgów. Naprawdę? Wydają się zwykłymi ludźmi, ale mają w sobie tak wiele mądrości i przenikliwości. Profesorowie próbowali wyprać im mózgi za pomocą ateizmu i marksizmu-leninizmu, ale nic to nie dało. W szczególności odrzucał ich ateizm. Badacze i duchowni, którzy specjalizowali się w studiowaniu Biblii, nie mogli ich przekonać żadną interpretacją. Z tego, co słyszeliśmy od naszego syna, wygląda na to, że Bóg stał się ważną częścią jego życia. Nie ma już powrotu. Gdyby go aresztowali, to by była katastrofa. Nawet my nie moglibyśmy go ocalić. Co mamy robić? Weiguo, wiem, co o tym myślisz. Ja nie mam nic przeciwko, by Xiaoyi wierzył w Boga, obrał właściwą ścieżkę. Martwię się tylko, że jeśli zostanie aresztowany, to będzie straszne. Musimy mu powiedzieć, żeby był ostrożny i nie wpakował się w kłopoty. Myślę, że wiara w Boga nie może być czymś złym. Może to się opłaci na dłuższą metę. Przynajmniej jest lepsza niż wiara w KPH. Partii komunistycznej zaczyna brakować szczęścia. Być może pewnego dnia upadnie i co wtedy zrobisz? To może być duży problem. Nasz syn jest mądry. Nie zrobi nic złego. Pójdzie własną ścieżką. Słuchaj, po prostu to zignoruj. Nie zwracaj na nich uwagi. Nie wywołuj awantur w rodzinie. A my powinniśmy uważać. Niech wierzą, ale nie poza domem. Brzmi to lepiej, prawda? Myślisz, że to takie proste, to utrzymać to w tajemnicy? Czemu mieliby to robić? Myślisz, że cię posłuchają?
Chcesz, żeby wierzyli w Boga i żeby nie było kłótni w domu? Czy to możliwe? Znasz odpowiedź? Chodź, pokażę ci, co głosi rządowa propaganda. Co to jest? Ci, którzy wierzą w Boga, nie dbają o swoje rodziny? Jak to możliwe? Jeśli to prawda, wychowaliśmy ich na darmo. Zgadza się. Jeśli zależy ci na rodzinie, musisz stanąć po mojej stronie i zrobić, co w twojej mocy, żeby przestali wierzyć w Boga Wszechmogącego. To co mamy robić? Spójrz na ten dokument. Jeżeli nie przestaną... Jeśli spojrzycie na wykres, zobaczycie tendencję wzrostową w pierwszym kwartale przyszłego roku. Hej, mama chce, żebyśmy zaraz po pracy wrócili do domu. Nie zapomnij. Aha, dobrze. Jestem już w drodze do domu. Super, to do zobaczenia. No już, Xiao i ja. Musicie się ustatkować. O tak. Mama i ja chcemy czekam. Mieć wnuki. Trzeba było nie pytać. Dobrze. I ja może kogoś sobie znaleźć, kiedy tylko zechce. Weź sobie jeszcze trochę. To nie jest to dużo zostało. Pyszne. Zostało jeszcze mnóstwo. Spróbujmy. Xiao Ruiya. Chcę z wami o czymś porozmawiać. O co chodzi, mamo? No co tam? Zgadzam się, że wiara w Boga to coś dobrego. Pomaga obrać właściwą ścieżkę. Dlatego, wiedząc, że obydwoje wierzycie w Boga, poczułam ulgę. Nie muszę się martwić, że zejdziecie na złą drogę. Ale czytałam dokumenty rządowe, które ostrzegają, że niektórzy z tych, co wierzą w Boga Wszechmogącego, porzucają swoje rodziny, by głosić Ewangelię. Niektórzy nawet przez całe życie nie zakładają rodziny. Dokumenty mówią też, że rząd chce zatrzymać grupę osób, które wierzą w Boga Wszechmogącego i zabić członków innej. Napisali, oddziały nie wycofają się, póki nie wyegzekwują zakazu. Wielu wiernych Kościoła Boga Wszechmogącego aresztowano i uwięziono. Zostali ranni, a nawet okaleczeni. Niektórzy stracili pracę, a nawet rozbito ich rodziny. W odpowiedzi na to wszystko mówi się, że wierzący nie dbają o swoje rodziny. Xiao Ruiya, myślicie, że to prawda? Mamo... Muszę to powiedzieć. Nie możecie rezygnować z małżeństwa ani porzucić rodziny. Jeśli tak ma wyglądać wasza wiara, błagam was, nie wierzcie w Boga Wszechmogącego. Proszę, spełnijcie moją prośbę. Mamo, wiesz, że wiara prowadzi nas w dobrym kierunku. To wspaniale. Jeśli pojmiesz także, że ukazanie się Boga i Jego dzieło przyniosą zbawienie, ty też podążysz ścieżką Boga. Pan Jezus powiedział, zaprawdę powiadam wam, że nie ma nikogo, kto by opuścił dom rodziców lub braci, żonę lub dzieci dla Królestwa Bożego i nie otrzymał o wiele więcej w tym czasie, a w przyszłym świecie życia wiecznego. Powiedział także, kto nie bierze swego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie godny. Kto znajdzie swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Tak, mamo. Jeśli przeczytasz te słowa Pana Jezusa, dowiesz się, jakimi ludźmi są Jego prawdziwi wyznawcy. To właśnie takich wiernych KPH nienawidzi najbardziej. Hej, mamo, czy wiesz, dlaczego w ten sposób podążają za Panem? Nie wiem. Podążają za Panem w ten sposób, by iść za prawdą, dla życia i dla Pana. Mogą zrezygnować z wszelkiej ziemskiej chwały i bogactwa. Nie dbają o przyjemności cielesne. Są skłonni znosić trudy, by nauczać Ewangelii i dawać świadectwo Pana. To tacy szlachetni ludzie. Pan nagradza takich ludzi. To prawda, mama. Chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego KPH ich tak nienawidzi, oczernia i potępia. Dlaczego zamykają ich w więzieniach i mordują? KPH mówi, że oddziały nie wycofają się, póki nie wyegzekwują zakazu. Czy to nie jest uparte działanie przeciwko niebiosom? I opór wobec Boga?
Moim zdaniem to, co KPH zrobiła tym ludziom, którzy wierzą w Boga, to zbrodnia i grzech. To reakcjonizm. Mamo, musisz dostrzegać różnicę. Mamo, osoby, które wierzą w Boga, głoszą Ewangelię i dają świadectwo Bogu, by inni mogli zostać zbawieni. Widzisz, że świat staje się coraz bardziej mrocznym i złym miejscem. Ludzie są zdemoralizowani, wspierają zło i brzydzą się prawdą. Podążają za złymi, światowymi trendami, pragną jeść, pić, bawić się i oddawać grzesznym przyjemnościom, a nawet otwarcie odrzucają Boga, stawiają Mu opór i działają przeciw Niemu. Mamo, ten świat jest zły, a ludzie zdemoralizowani. Czy nie powinni byli zostać zniszczeni dawno temu? Biblia zawiera proroctwo katastrofy w dniach ostatecznych. Musimy powrócić do Boga Wszechmogącego, przyjąć z Jego rąk obmycie i zbawienie, albo zostaniemy zgładzeni w katastrofie. Klęska jest nieuchronna. Ludzkość czeka całkowita zagłada. Wyrażając prawdę w dniach ostatecznych, wcielony Bóg Wszechmogący rozpoczął swoje dzieło, by osądzić i oczyścić człowieka, by człowiek uwolnił się od grzechu i mógł wstąpić do Królestwa Bożego. Mhm. Czy nie sądzicie, że to wspaniałe wieści? Bóg przybył zbawić człowieka. Tak. Czy to nie jest Boża miłość? Jeżeli ludzkość pragnie zbawienia, istnieje tylko jedna droga. Przyjęcie sądu Boga Wszechmogącego i oczyszczenie z zepsucia, a w efekcie ocalenie przed skutkami katastrof dzięki Bożej ochronie. Wierzący w Boga Wszechmogącego rozumieją, że Bóg pragnie naszego zbawienia. Są gotowi poświęcić wygody i stawić czoło prześladowaniom KPH, by głosić i dawać świadectwo Ewangelii Królestwa Boga Wszechmogącego. To prawda, mamo. Wierzący znoszą to wszystko, żeby więcej ludzi przetrwało dzięki zbawieniu Boga. To wypełnianie woli Bożej, mamo. Tak jak Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Bóg Wszechmogący rzecze, naszą powinnością i obowiązkiem jako przedstawicieli rasy ludzkiej i pobożnych chrześcijan jest ofiarowanie naszych umysłów i ciał, aby spełniać polecenia Boga. Ponieważ w pełni pochodzimy od Niego, a nasze istnienie zawdzięczamy Bożemu zwierzchnictwu. Jeśli nasze umysły i ciała nie będą na polecenie Boga ani słusznej sprawie ludzkości, wówczas nasze dusze nie będą godne tych, którzy zginęli śmiercią męczeńską na polecenie Boga. A jeszcze bardziej niegodne Boga, który zapewnił nam wszystko. Właśnie. Tato, mamo, myślicie, że wierzący w Boga Wszechmogącego nie wiedzą, jak niebezpieczne jest głoszenie Ewangelii? Jeśli tak sądzicie, to jesteście w błędzie. Głoszenie Ewangelii jest zgodne z wolą nieba i ludzi. To postawa moralna i prawa. Masz rację, synu. Ale KPH zdradziła wolę nieba i ludzi poprzez potępienie dobrodziejstw Chrystusa i brutalne prześladowania. Wielu chrześcijan zostało wysiedlonych i wszyscy stracili domy. Bardzo wielu aresztowano i wtrącono do więzienia, a niektórzy zostali nawet zabici. KPH przyczyniła się do rozpadu niezliczonych rodzin chrześcijańskich. A mimo to rząd twierdził, że to ich wiara w Boga doprowadziła do rozbicia rodziny. Czy to nie jest zwykłe przekręcanie faktów? Czy nie byłoby inaczej, gdyby KPH nie aresztowała chrześcijan? Czy to nie KPH popełniła grzech, prześladując chrześcijan? Nie ma nic złego w wierze w Boga. Mnóstwo ludzi na świecie wierzy, a ich rodziny się nie rozpadają. Czy nie jest tak? To prawda, mamo. Niektórzy ignoranci nadal dają się oszukać KPH absurdalnymi plotkami. Nie winią KPH za prześladowanie chrześcijan. Winią chrześcijan za wiarę w Boga. Czy to nie jest bezmyślne i niedorzeczne? Mamo, tato, musicie dostrzec prawdę. Nie słuchajcie tych absurdalnych plotek rozsiewanych przez KPH. Teraz, gdy was wysłuchałam, rozumiem.
KPH uwięziła, a nawet zabiła mnóstwo osób wierzących w Boga. Rozbiła tyle rodzin. Ale odpowiedzialność zrzuca na ofiary. I twierdzi, że to ich wina, bo wierzą w Boga. Czy to nie jest przekręcanie faktów? Komunistyczny rząd jest nikczemny i bezwzględny. Ci, którzy wierzą w Boga, wolą znosić prześladowania ze strony rządu i głosić Ewangelię, by ocalić innych. To godne podziwu. Ci ludzie są naprawdę pełni cnót. Hej, Weiguo, nie zgadzasz się z tym? Pod wieloma względami to naprawdę wspaniali ludzie. Nie są głupcami. Robią wszystko dla chwały i błogosławieństwa Pana. Ale czy sądzicie, że to się opłaca? Tato... Mówię poważnie. Więzienie za głoszenie Ewangelii, co to za przyszłość? Chcecie czy nie, wszyscy potrzebujemy dobrobytu. Jeśli traficie do więzienia na całe życie, co wam dadzą błogosławieństwa Pana? Nie rozumiem. Jeśli Pan ocaliłby ich przed więzieniem i od razu zabrał do Królestwa Niebieskiego, to byłoby prawdziwe błogosławieństwo. Czy to się kiedykolwiek stało? Nigdy nie słyszałem. Przykro mi, ale nie ma mowy, żebym pozwolił wam wierzyć w Boga i głosić Ewangelię. Jako wasz ojciec nie zgodzę się, żebyście cierpieli niedostatek i ból. Nie chcę widzieć, jak was aresztują i wtrącają do więzienia. Musicie uszanować moje życzenie w tej kwestii. Robię to dla twojego dobra i dla dobra twojej siostry, dla waszej przyszłości. Nie rozumiecie tego? Tato! Jestem pełny. Wyjedźcie. Xiaoruiya. Wasz ojciec ma rację. W dzisiejszych czasach wiara w Boga i głoszenia Ewangelii w Chinach jest zbyt niebezpieczne. Nie próbujcie głosić Ewangelii. Możecie wierzyć w Boga w domu. Gdy KPH upadnie i nastanie wolność religijna, będziecie głosić Ewangelię i dawać świadectwo Boga. Nie będzie za późno. Wiecie, że KPH chce aresztować i prześladować chrześcijan. Przeraża mnie myśl, że wyjdziecie na ulicę głosić Ewangelię i dawać świadectwo Boga. Zgadza się, jesteście dorośli. Pomyślcie choć raz o matce i ojcu. Mamo, chodźmy tam porozmawiać. Dobrze. Nie, dzięki. Ech ty. Mamo. Tato, mamo. Boicie się, że będziemy prześladowani. Rozumiemy, jak się przez to czujecie. My też wiemy, że za głoszenie Ewangelii w Chinach grozi nam więzienie. Ale jeśli będziemy czekać, aż KPH upadnie, będzie już za późno. To prawda, tato. Do tego czasu dzieło Boga dokona się i nastanie kataklizm. Katastrofa zniszczy wszystkich, którzy nie otrzymali zbawienia od Boga w dniach ostatecznych. A za karę ich dusze zostaną strącone do piekła. Bóg Wszechmogący rzecze. Klęska rodzi się we mnie i jest oczywiście przeze mnie zaplanowana. Jeśli nie potrafisz jawić się dobrem w moich oczach, nie unikniesz cierpienia w klęsce. Nikt nie wie, że Bóg wciąż przypomina i nawołuje,
ponieważ trzyma w zanadrzu niespotykane nieszczęście, które przygotował, a które będzie nie do zniesienia dla ciała i duszy człowieka. Nieszczęście to będzie karą nie tylko dla ciała, ale także dla duszy. Ponieważ w planie Boga jest miejsce na tylko jedno stworzenie i jedno zbawienie. Jest to pierwszy i zarazem ostatni raz. Dlatego nikt nie może zrozumieć, jak życzliwe są intencje Boga i jak żarliwie oczekuje On zbawienia ludzkości. Tato, mamo, Bóg pragnie zbawić całą ludzkość od męki katastrof. Jeśli zrezygnujemy z głoszenia Ewangelii z obawy przed KPH i schowamy się w domu, gdzie będziemy bezpieczni, ale pełni wstydu, nasze serca nie zaznają spokoju. Tato, mamo, to niełatwe, ale wiecie, że postępujemy właściwie. Mam nadzieję, że uszanujecie nasz wybór i przestaniecie ingerować w naszą wiarę w Boga. Znamy ryzyko związane z praktykowaniem naszej wiary i będziemy rozważni. Wystarczy! Bez względu na to, co powiecie, nie pozwolę wam wierzyć w Boga i głosić Ewangelii. Dopóki rządzi partia komunistyczna, nie możecie wierzyć w Boga ani nauczać. W tej kwestii nie ustąpię. Musicie robić to, co wam każę, albo nie będziecie już moimi dziećmi. Tato! Dzięki. Źle postępują, próbując zakazać nam wiary w Boga. Ale boją się po prostu, że będziemy prześladowani i aresztowani. Jeśli dalej będziemy się z nimi kłócić, to będzie tylko ranić ich uczucia. Czy nie zaburzy to harmonii w naszej rodzinie? Nasze relacje z mamą i tatą będą coraz gorsze. Słuchaj, rozumiem, że się martwisz, ale musisz zrozumieć, że kłócimy się z nimi po to, żeby ich oświecić i pomóc im pojąć, że wiara jest nieodzowna, by uzyskać zbawienie i życie wieczne. KPH omamiła ich i nie mają jasnego obrazu sytuacji. Tata nie umie zrezygnować z władzy i pozycji. Jeśli nie będziemy z nimi rozmawiać o prawdzie, a oni dalej będą wierzyć w te brednie, to nie czeka ich nic dobrego. Musimy ich oświecić i pomóc im zrozumieć, co oznacza prześladowanie chrześcijan i opór wobec Boga ze strony KPH. Jeśli nam się uda, poprą nas w wierze i nie będą wykorzystywani przez KPH jako współsprawcy. Musimy im szybko pomóc zrozumieć prawdę, bo ich przekonania nie mają źródła w prawdzie, tylko pochodzą od szatana. Jeśli nie pomożemy im zrozumieć, nadal będą wykorzystywani. Nie sądzisz? Tak, wiem, co masz na myśli. Chcą, żebyśmy przestali wierzyć, oddzielili się od Boga i zdradzili Go. Stoją po stronie KPH i sprzeciwiają się Bogu. Tak naprawdę nasz spór z rodzicami to walka pomiędzy prawdą a fałszem. To prawdziwa duchowa wojna w rodzinie. Tak. Przed naszą rozmową byłam słaba, bo tego nie rozumiałam. Byłam naprawdę głupia. Najważniejsze, że teraz rozumiesz. Chciałbym... Tak? Móc powiedzieć to samo o ojcu. Rozumiem, że wierzący w Boga podążają właściwą ścieżką. Ale by mieć środki do życia, idzie za KPH i prześladuje wiernych. Podąża ścieżką oporu wobec Boga. Na dłuższą metę to niebezpieczne. Jeśli nie okaże skruchy, zostanie ukarany i będzie cierpiał. Ja też się o to martwię. On nie wierzy i nie chce, żebyśmy my wierzyli. Musimy dać tacie świadectwo dzieła Boga w dniach ostatecznych i spróbować go ocalić, żeby obrał inną drogę i porzucił niewłaściwe tory.
Mam szczerą nadzieję, że zmieni zdanie i nie będzie blokować naszej wiary w Boga. Dzięki temu nasza rodzina się nie rozpadnie. Racja. Gdyby tata przeczytał dokładnie słowa Boga Wszechmogącego i zaakceptował dzieło Boże w dniach ostatecznych, byłoby jeszcze lepiej. A nawet gdyby tego nie zrobił, to przynajmniej przestałby pomagać KPH, prześladować wiernych i stawiać opór Bogu. Jego kara byłaby mniejsza. Świadectwem świętego imienia Bożego, aby zadowolić Jego serce. Sprawiedliwość i świętość wstąpiły na ten świat. Wszystko dookoła jest piękne i nowe. Chwalmy Go, wyśpiewujmy chwałę na Jego imienia. Śpiewaj dla Niego. Już jesteś? Tak. Miałeś być na spotkaniu. Czemu już wróciłeś? Gdzie oni są? Na górze. Co się dzieje? Xiaoruiya! Chodźcie na dół. Już! Co się stało? Jesteś zagniewany. To przez nich. Mamo, ja to zrobię. Chodź tutaj. Tato, co się stało? Słyszeliście? Komitet Centralny nadal chce powstrzymać Kościół Boga Wszechmogącego. Zezwolił zbrojnym oddziałom policji na współpracę ze zwykłymi oddziałami, by przypuścić ogólnokrajowy atak na Kościół Boga Wszechmogącego i zlikwidować kościoły domowe. Mobilizują siły, by aresztować i ukarać najważniejszych członków Kościoła Boga Wszechmogącego. Chcą uwięzić i wymordować takie grupy. Partia komunistyczna postawiła liczne więzienia w całym kraju, przygotowane dla wierzących w Boga. Tych, co wierzą w Boga, czeka klęska, rozumiecie? KPH nigdy nie złagodzi swojej polityki wobec religii. Będzie tylko gorzej, dopóki nie znikną wszystkie domowe kościoły, a w szczególności ten wasz, Kościół Boga Wszechmogącego. Ostrzegam was, przestańcie wierzyć w Boga Wszechmogącego. Weiguo, dlaczego nie porozmawiasz z dziećmi spokojnie? Dlaczego musisz się tak złościć? Proszę, usiądźcie. Tutaj, obydwoje. Codziennie masz spotkania z rządem i myślisz o tym nawet w domu. Znów udzielasz im politycznych lekcji. Jeśli musicie wierzyć w Boga, chodźcie przynajmniej do kościoła potrójnej autonomii. Im nie grożą aresztowania i więzienie. Dlatego sprzeciwiam się waszej wierze w Boga Wszechmogącego. Rozumiecie teraz? Tato, każdy wierzący w Chinach wie, że jest skazany na prześladowania ze strony KPH. Rozumiemy to doskonale. Wierzymy w Boga, by dążyć do prawdy i wyzbyć się szatańskiego usposobienia, by zbliżyć się do prawdy i człowieczeństwa oraz zasłużyć na Boże zbawienie. Jeśli stchórzymy i podporządkujemy się satanistycznemu reżimowi, wyznając wiarę w ramach Kościoła potrójnej autonomii, jak zdołamy odnaleźć prawdę i odrzucić szatańskie usposobienie, by zasłużyć na zbawienie? Właśnie. Tato, dobrze wiesz, że Kościół potrójnej autonomii jest kontrolowany przez rząd KPH. Wszystkich duchownych w tym kościele mianował rząd. W związku z tym nie wolno im mówić o proroctwach z Księgi Objawienia. Nie mogą mówić o życiu duchowym. A tym bardziej o miłości czy posłuszeństwie wobec Boga. To o czym mówią? O patriotycznej miłości ku czci Boga. O Ewangelii społecznej, o moralności prawnej. Nauczają posłuszeństwa wobec władzy. Tato, czy możesz szczerze powiedzieć, że taki kościół naprawdę wierzy w Boga? Czy zasłużą na dzieło Ducha Świętego? Taka wiara w Boga nie zasłuży na Jego błogosławieństwo. To prawda. Wyznawanie wiary z Kościołem potrójnej autonomii nie prowadzi do prawdy i zbawienia. Jest bezcelowe. Tato, wiesz, że on ma rację.
Członkowie kościoła potrójnej autonomii tak się boją prześladowań, że wolą być posłuszni reżimowi szatana niż Bogu. Czy nie są więźniami i marionetkami reżimu szatana? Więźniami i marionetkami? Jesteście za młodzi, by cokolwiek wiedzieć. Człowiek mądry dostosowuje się do sytuacji. Jaki mądry człowiek? Prawda jest taka, że to sami bojaźliwi i tchórzliwi niewierni, którzy żyją w hańbie. Nie ma mowy, by Bóg ich pobłogosławił. Zostaną unicestwieni przez Boga. Ona ma rację. Tak czy siak, nie będziemy wyznawać wiary w Boga z kościołem potrójnej autonomii. Mhm. Skoro tak mówicie, nie będę was zmuszał. Ale wierzcie tylko w Jezusa, a nie w Boga Wszechmogącego. Wiara w Boga Wszechmogącego jest zbyt niebezpieczna. Od lat pracuję dla Zjednoczonego Frontu i badałem liczne religie. Chrześcijanie, katolicy, kościoły ortodoksyjne, wszyscy wierzą w Jezusa. Ale wasza wiara w Boga Wszechmogącego jest inna. Dokumenty KPH mówią, że Kościół Boga Wszechmogącego to nie chrześcijaństwo. Głosicie Ewangelię pod pozorem chrześcijaństwa różnym wyznaniom, które nie uznają was za wyznanie chrześcijańskie. Nigdy nie pozwolę, byście wierzyli w Boga Wszechmogącego. Tylko w chrześcijaństwo. Prześladowania rządu będą mniejsze. Jeśli traficie do więzienia za wiarę w Boga Wszechmogącego, wasze życie będzie zagrożone. KPH zdaje sobie sprawę, że osoby, które wierzą w Boga Wszechmogącego, podążają za Chrystusem w dniach ostatecznych i są wiernymi uczniami i apostołami Chrystusa. KPH najbardziej boi się księgi Słowo ukazuje się w ciele, zawierającej słowa Chrystusa, wypowiedziane w dniach ostatecznych. I tej niereformowalnej grupy, która idzie śladem Chrystusa w dniach ostatecznych. Uczyliśmy się historii chrześcijaństwa. I judaizm, i cesarstwo rzymskie najbardziej bali się wiernych uczniów i apostołów Jezusa, więc gdy ich pojmano, szybko zostali straceni. Jeśli dziś działania grupy, która podąża za Chrystusem dni ostatecznych, nie zostaną całkowicie zakazane, wystarczy kilka lat, a pochłoną całą społeczność religijną. Już kilka frakcji chrześcijańskich w Chinach zostało wchłoniętych przez Kościół Boga Wszechmogącego. KPH jasno stawia sprawę. Jeśli KPH nie sfabrykowałaby sprawy Zhao Zhuan, może nadszedłby dzień, w którym wszystkie społeczności religijne świata zostałyby wchłonięte przez Kościół Boga Wszechmogącego. Jeżeli Kościół Boga Wszechmogącego wchłonie społeczności religijne, będzie to niekorzystne dla rządów KPH. Dlatego Komitet Centralny uchwalił, że zmobilizuje wszelkie siły, by zlikwidować Kościół Boga Wszechmogącego. Powinniście wiedzieć, że powstanie błyskawicy ze wschodu wzięło szturmem nie tylko Chiny, ale też cały świat. Przy tak szeroko zakrojonych działaniach KPH musi rozpocząć masową kampanię, by was powstrzymać. Jeśli musicie wierzyć w Boga, wybierzcie chrześcijaństwo. Koniec z wiarą w Boga Wszechmogącego. Kościół Boga Wszechmogącego nie jest chrześcijański. Tato, właśnie sam powiedziałeś, dlaczego KPH chce powstrzymać Kościół Boga Wszechmogącego. Ale czy wiesz, dlaczego duże frakcje chrześcijańskie przyłączyły się do Kościoła Boga Wszechmogącego? To dlatego, że ludzie ze wszystkich wyznań i frakcji usłyszeli głos Boga. Gdy ujrzeli ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego, uznali, że Pan Jezus powrócił. I zwrócili się do Boga Wszechmogącego. To wspaniałe wieści, na które czekali wierni ze wszystkich społeczności religijnych. Tak, tato. Ciao Ruia, pomóż mi trochę. Tato, Chrystus dni ostatecznych ukazał się, by dokonać swego dzieła. A z czasem wszystkie frakcje i wyznania chrześcijaństwa zwrócą się do Boga Wszechmogącego. To znak naszych czasów. Pokazuje, że dzieło Boga stworzyło chrześcijaństwo oraz Kościół Boga Wszechmogącego. Chrześcijaństwo to Kościół wieku łaski. Kościół Boga Wszechmogącego to Kościół wieku królestwa. Oba są częścią chrześcijaństwa. Dlaczego KPH zaprzecza, że Kościół Boga Wszechmogącego należy do chrześcijaństwa? KPH to ateistyczna partia polityczna, satanistyczny reżim, który nienawidzi prawdy i sprzeciwia się Bogu. Co oni wiedzą o chrześcijaństwie? Jakim prawem decydują, który kościół należy do chrześcijaństwa, a który nie?
KPH nic nie wie o chrześcijaństwie. Jak zatem śmie potępiać Kościół Boga? KPH postępuje bezwstydnie, udając, że rozumie coś, czego nie pojmuje. Dokładnie tak. KPH otwarcie nazywa chrześcijaństwo sektą, a Pismo Święte sekciarską księgą. Zniszczyła je niezliczone egzemplarze, a nawet wrzuciła do oceanu Biblię wysłane z zagranicy. To powszechnie znany fakt. A teraz KPH twierdzi, że Kościół Boga Wszechmogącego nie jest chrześcijański. Każdy rozsądny człowiek powinien rozumieć, o co tu chodzi. KPH zrobiła wszystko, by potępić Kościół Boga Wszechmogącego i by opinia publiczna poparła zakaz nałożony na Kościół. Ich celem jest zakazanie dzieła Bożego i utworzenie ateistycznego regionu Chin. To jest podstępny zamiar KPH. Tato, czy to, co mówię, nie jest prawdą? Tato, KPH to partia ateistyczna. Jak może rozumieć chrześcijaństwo? Chrześcijaństwo rozpoczęło się od ukazania i dzieła wcielonego Pana Jezusa. Pan Jezus to Chrystus, więc kościoły, które oddają Mu cześć, to chrześcijaństwo. Pan Jezus obiecał, że wróci i Pan Jezus powrócił. Tym razem wcielił się w Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący to Chrystus. W dniach ostatecznych wyznawcy Boga Wszechmogącego wierzą w Chrystusa. Osoby, które wierzą w Chrystusa, są chrześcijanami. Pan Jezus i Bóg Wszechmogący są wcieleniami Boga w różnych czasach. Wiara w Pana Jezusa, jak i w Boga Wszechmogącego, to chrześcijaństwo. Teraz to Kościół Boga Wszechmogącego jest chrześcijaństwem. A dokładniej, w dniach ostatecznych, tylko wiara w Boga Wszechmogącego to prawdziwe chrześcijaństwo. Gdyż ukazanie się Boga Wszechmogącego, Chrystusa dni ostatecznych, zakończyło wiek łaski i rozpoczęło wiek królestwa. Tylko ci, którzy podążają za Bogiem Wszechmogącym, podążają za Barankiem Bożym. Wiara Kościoła Boga Wszechmogącego jest bardziej praktyczna. Jasno wytłumaczyłeś, czym jest chrześcijaństwo. Teraz rozumiem. Jednak twierdzisz, że Jezus i Bóg Wszechmogący to Chrystus. Jeden jest pierwszym, a drugi ostatnim Chrystusem. KPH nie zgadza się z tym. W międzynarodówce śpiewają, żeby nie wyglądać zmiłowania z wyroków Bożych. A ty dajesz świadectwo nadejścia Chrystusa Zbawiciela. Jak KPH może cię nie potępić? Naszym zdaniem Jezus, w którego wierzą chrześcijanie, był zwyczajnym człowiekiem. Został nawet przybity do krzyża. A judaizm nie uznał go za Chrystusa. Czy nie takie są fakty? Wcielony Bóg Wszechmogący w dniach ostatecznych, o których zaświadczasz, też jest zwyczajnym człowiekiem. Dokumenty KPH jasno mówią, że ma imię i nazwisko. To też jest fakt. Dlaczego dajesz świadectwo, że ten zwykły człowiek to tak naprawdę Chrystus i ukazanie się Boga? To niesłychane. Bez względu na wasze świadectwo wyrażonej prawdy oraz dzieła sądu w dniach ostatecznych, którego dokonał Bóg Wszechmogący, nasza KPH nie uzna, że ten człowiek jest Bogiem. Jesteście dokładnie tacy sami jak chrześcijanie, katolicy i Kościół prawosławny, którzy wierzą w Jezusa i wierzą, że człowiek jest Bogiem. Czy to nie czysta ignorancja? Czym właściwie jest Bóg? Jego ukazanie się i dzieło. Czy to oznacza, że samo wyrażenie prawdy i dokonanie dzieła Bożego to ukazanie się prawdziwego Boga? Nigdy tego nie zaakceptujemy. Gdyby Bóg naprawdę mógł uczynić cuda, takie jak zgładzenie rządu KPH i wszystkich, którzy stawiają mu opór, uznalibyśmy go za prawdziwego Boga. Jeśli Bóg zaryczy na niebie jak grzmot, czym przerazi całą ludzkość, to dopiero będzie ukazanie. Wtedy i tylko wtedy KPH go uzna. W przeciwnym razie KPH nigdy nie uzna, że Bóg istnieje. Tato, nie rozumiem, dlaczego KPH jest zawsze wrogo nastawiona wobec Boga i zaprzecza Jego istnieniu? Dlaczego szczególnie nienawidzi Chrystusa wcielonego? Dlaczego KPH uznaje Pana Jezusa i Boga Wszechmogącego za zwyczajnych ludzi oraz zaprzecza boskiej istocie Chrystusa? Wy, komuniści, wszyscy jesteście ateistami, nie wierzycie w Boga. Co możecie wiedzieć o tajemnicy wcielenia Bożego? Czy Pan Jezus nie ukazał się pod postacią człowieka, gdy stał się ciałem? Jednym słowem mógł wskrzesić zmarłego, uspokoić wichurę i falę. 5000 ludzi nakarmił 5 bochenkami chleba i 2 rybami. Czy to nie była Boża moc i władza? Czy człowiek mógłby dokonać takich cudów, gdyby nie miał w sobie Ducha Bożego? Właśnie, tato.
Gdy Pan Jezus został ukrzyżowany, wolą Boga było odkupienie grzechów ludzkości przez ukrzyżowanie. Gdy Pan Jezus powstał z martwych i wstąpił do nieba, to był przejaw wszechpotęgi Boga. Tato, nie uznajesz człowieka, który mógł wyrażać prawdę i dokonać dzieła Bożego za Chrystusa i samego Boga. Ale powiedz, kto inny niż Chrystus wcielony mógłby Twoim zdaniem wyrazić prawdę i dokonać dzieła Bożego? Czy ludzie w to wierzą, czy nie? Bóg stał się ciałem i wyraził prawdę dla zbawienia całej ludzkości. Tylko ci, którzy nienawidzą prawdy i brzydzą się nią, zaprzeczają istnieniu Chrystusa i sprzeciwiają się Mu. Każdy, kto kocha prawdę, może przyjąć dzieło Boże i podporządkować się Mu. Gdy Pan Jezus dokonywał swego dzieła, przywódcy judaizmu stawiali wcielonemu Panu Jezusowi szaleńczy opór. Judaizm także odrzucił Pana Jezusa. Ale odkupienie grzechów człowieka przez Pana Jezusa i tak dokonało się wszędzie. Ludzie na całym świecie wierzą w Pana Jezusa, kościoły chrześcijańskie są wszędzie. Obecnie ponad 2 miliardy ludzi wierzy w Pana Jezusa. To wystarczy, by dowieść, że Pan Jezus to Chrystus i Zbawca. Nie da się temu zaprzeczyć. W dniach ostatecznych wcielony Bóg Wszechmogący wygłosił całą prawdę dla obmycia i zbawienia ludzkości i dokonał dzieła sądu, zaczynając od domu Bożego. Gdy dokonywał swego dzieła, spotkał się z potępieniem i oporem ze strony KPH i sił antychrysta. Ale w zaledwie 20 lat Ewangelia Królestwa pochodząca od Boga Wszechmogącego rozpowszechniła się w całych Chinach. Bóg Wszechmogący utworzył grupę zwycięzców. Pierwocinę właśnie tu, w Chinach. Teraz słowa Boga Wszechmogącego oraz materiały i filmy Kościoła Boga Wszechmogącego są dostępne w sieci. Coraz więcej ludzi poznaje dzieło Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych. Tato, czy człowiek mógłby tego dokonać? To było możliwe tylko dzięki przewodnictwu dzieła Ducha Świętego. Tato, kto na tym świecie jest zdolny wyrazić prawdę i dokonać dzieła, które może podbić serca ludzi i zbawić ludzkość? Czyje dzieło może mieć wpływ na całą rasę ludzką? Oprócz Chrystusa wcielonego nie ma takiej osoby, która mogłaby dokonać takiego dzieła. Dzięki temu wszyscy możemy zobaczyć moc i autorytet Słowa Bożego, a także wszechmocną wiedzę i cudowne czyny Boga. Bóg Wszechmogący to ukazanie się Boga wcielonego, Chrystusa dni ostatecznych, to absolutna prawda. Tato, czy nie dajesz wiary tym faktom? Tato, Bóg stał się ciałem, by wyrazić prawdę i dokonać swego dzieła. Tego nie zmieni wola człowieka. Czy uznasz wcielenie Boga za fakt, czy będziesz mu zaprzeczał, dzieła Bożego nie da się powstrzymać. Bóg Wszechmogący rzecze. Dzieło Boga jest jak potężnie narastające fale. Nikt nie może powstrzymać Jego ani Jego kroków, tylko ci, którzy słuchają uważnie słów Boga, szukają Go i pragną Bożej obecności, mogą podążać w ślad za Nim i przyjąć Bożą obietnicę. Pozostali zostaną całkowicie unicestwieni i należycie ukarani. Tato, dzieło sądu Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych wkrótce się dokona, dlatego katastrofa zbliża się nieuchronnie. Wszyscy, którzy wypierają się Boga i stawiają Mu opór, zostaną zgładzeni. Gdy to nastąpi, uznanie istnienia Boga Wszechmogącego będzie daremne. To prawda. Gdyż będzie już za późno. Tylko ci, którzy zostali oczyszczeni i udoskonaleni, poddając się osądowi Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych, przetrwają kataklizm i wkroczą do Królestwa Bożego. Mam nadzieję, że teraz wszystko już rozumiesz. Gdy słucham tego, to faktycznie wydaje mi się, że Słowo i dzieło Boże są prawdziwe. Szczerze mówiąc, wiem, że wiara w Boga jest dobra. Większość wierzących w Boga to dobrzy ludzie. Nie chcę prześladować wiernych, ale utrzymuję się dzięki KPH i muszę ich słuchać. Skoro partia jest przeciwna wierze w Boga, muszę ich w tym popierać. Tato! Nie zmienię zdania w tej kwestii. Jeśli mam iść za to do piekła albo ponieść karę, niech tak będzie. Nieważne, co powiecie, nigdy nie pozwolę wam wierzyć w Boga Wszechmogącego. Tato, powiedziałeś, co myślisz. Teraz moja kolej. Nie możemy cię posłuchać i odwrócić się od Boga. Wiara w Boga to niezbywalne prawo człowieka. Nikt nie ma władzy, by tego zabraniać.
KPH jest autokratyczna i miesza się w ludzką wolność wyznania. To dowodzi, że KPH jest demonem, który sprzeciwia się Bogu. Tato, jeśli siłą wyegzekwujesz dyktatorskie żądania KPH w naszym rodzinnym domu, to czy ta rodzina nadal pozostanie rodziną? A dlaczego nie? Ciągle próbujesz nas uczyć marksizmu, leninizmu i ateizmu. Chcesz nas zmienić w komunistów, w demony, które sprzeciwiają się Bogu. Czy uczysz nas, jak podążać właściwą ścieżką, czy siłą wpychasz nas na złą drogę? Ciao i ja. Pomyśl, dokąd chcesz nas zaprowadzić. Czy to sposób KPH na edukowanie rodziny? Myślę, że to komunistyczna reedukacja. Nie rozumiem tego. Dlaczego, gdy komuniści dochodzą do władzy, kończy się wolność wyznania? KPH zawsze stoi na straży czerwonych rządów i komunistycznej reedukacji. KPH to czyste zło. Jest nie do zniesienia. Wygląda na to, że wolności wyznania muszę szukać za granicą. Tego pragnie większość ludzi. Zważaj na słowa. Wysłałem cię za granicę, żebyś kontynuował studia i zdobył wyższe zachodnie wykształcenie. Nie sądziłem, że gdy dorośniecie, nasz dom rodzinny nie będzie wam wystarczał. A teraz chcecie opuścić dom. Tato, nie złość się. Xiao Yi mówi, co mu leży na sercu. To same fakty. Przyjrzyj się komunistom. Zależy im tylko na władzy, pozycji i kontrolowaniu innych. Nieważne, kim są. Tych, którzy myślą inaczej, zmuszają do posłuszeństwa wobec partii komunistycznej. Sprawiają ogromny ból wielu ludziom. Nie sprzeciwiamy się twojej władzy politycznej, ale czy nie możesz dać nam nieco wolności wyznania? Nie chcemy innych wolności. Wolność religijna wystarczy aż nadto. Czy nie możemy mieć tej odrobiny wolności? Wierzymy w Boga, by być dobrymi ludźmi i podążać właściwą ścieżką w życiu. Jaki masz powód, by ciągle nas powstrzymywać? Tato, podążając za KPH, porzuciłeś drogę do ocalenia. Ale pozwól nam iść w stronę ocalenia. Xiao Ruiya. Jak powstrzymuję wasze ocalenie? Mów! Po prostu pozwól nam wierzyć w Boga i czytać w domu Słowo Boże. To byłoby cudowne. Dzięki temu poczulibyśmy, że dajesz nam nieco wolności. Od początku żyłam w rodzinie urzędnika KPH. Dlaczego odczuwałam taki ból? O czym ty mówisz? Ból? Zastanów się. Nie brakuje nam jedzenia ani ubrań. Ale dlaczego nie mamy wolności? Komunistyczna edukacja i czerwone rządy KPH są złe. Czy to nadal jest moja rodzina? Dosyć. Powiedziałem wiele, ale wy nie usłyszeliście ani jednego słowa. Tylko rzucacie mi w twarz hasło komunistycznej reedukacji. Czy to znaczy, że ja jestem diabłem? Wolność wyznania? Komunistyczna reedukacja? Gdzie nauczyliście się tych słów? To wpływ zachodniej kultury. Kilka lat nauki za granicą i pochłonęła was zachodnia kultura. Chcecie czy nie, nadal jesteście moimi dziećmi. I nie pozwolę wam wierzyć w Boga Wszechmogącego. Trwanie w wierze jest zbyt niebezpieczne. Nie rozumiecie tego? Patrząc na to, co mówicie, KPH uznałaby was za oddanych Bogu. Jeśli was złapią, traficie do więzienia, a wasze życie będzie zagrożone. KPH jest zdolna do wszystkiego. Jestem urzędnikiem KPH od wielu lat. Dobrze znam partię. Jeśli nie chcecie mnie słuchać, nie mówcie potem, że was nie ostrzegałem, gdy będą was torturować w więzieniu! Przemyślcie to! Czekajcie. Dlaczego dzieci muszą zawsze tyle kłócić się z ojcem? Czy wciąż przypominamy rodzinę? Co mamy robić? Weiguo, dlaczego tyle palisz? Wiara w Boga pomogła naszym dzieciom wstąpić na właściwą ścieżkę. A urzędnicy KPH? Nie tylko palą i piją, ale też grają w mahjonga, uprawiają hazard, uganiają się za kobietami i co wieczór są poza domem. Potajemnie planują skrzywdzić osoby wierzące w Boga i budują więzienia, by ich uwięzić.
Myśl o tych wszystkich wierzących dobrych ludziach w więzieniach jest zatrważająca. Nie sądzę, żebyście podążali właściwą drogą. Powinieneś się cieszyć, że nasze dzieci wybrały właściwą ścieżkę wiary w Boga. Na co jesteś zły? Twoje zachowanie też jest niepokojące. Jak mogę nie być zły? Nie posłałem ich do szkoły, żeby uwierzyli w Boga. Chciałem otworzyć im drogę do kariery urzędniczej. Wolałbym, żeby palili, pili, grali w mahjonga i uprawiali hazard, niż wierzyli w Boga. Dzieci członków KPH muszą być posłuszne KPH. Komunistycznym rodzinom absolutnie nie wolno wierzyć w Boga. No cóż, jeśli podążają właściwą drogą, to sądzę, że powinniśmy pozwolić im wierzyć. Ale urzędnicy KPH woleliby, żeby ludzie popełniali przestępstwa i żyli w grzechu, niż wierzyli w Boga i czynili dobro. Co się dzieje z tym światem? Powiedz prawdę, czy chodzi tu po prostu o męską ojcowską dumę? Czy takie są zapatrywania komunistów? Wy, urzędnicy KPH, przesadzacie. Porzuciliście marksistowsko-leninowskie przekonania na rzecz teorii Konfucjusza i Mencjusza. Harmonia ponad wszystko i wartość pobłażliwości. Przyjrzyj się tym ideom. Zostaw tę sprawę w spokoju. A skąd ty w ogóle wzięłaś te hasła? I kiedy przejrzałaś na wylot KPH? Masz rację. Palą, piją, grają w mahjonga, uprawiają hazard i uganiają się za kobietami. Ale to też trzeba potrafić. To nie jest śmieszne. Oni mają władzę. Co niby moglibyśmy zrobić? Dlaczego nie zgadzam się, by wierzyli w Boga? Boję się, że rząd ich aresztuje. Jeśli pójdą do więzienia, to co my zrobimy? Jak my będziemy wyglądać? Co ludzie o nas powiedzą? No co? Wiesz, że KPH jest ateistyczna. Jeśli dzieci komunistów wierzą w Boga i są mu posłuszne, to czy nie jest to hańba dla KPH? Jak długo zachowam swoje stanowisko? Nasze dzieci stanowczo wierzą w Boga. Jeżeli ich nie powstrzymam, będą wszędzie głosić Ewangelię i najpewniej zostaną aresztowani. Czemu tego nie widzisz? Twoje ideały harmonii i pobłażliwości zależą od sytuacji. Nie dotyczą wiary naszych dzieci w Boga. KPH żąda powstrzymania i aresztowania wierzących. Nie możemy być pobłażliwi i pozwolić im wierzyć. Nie mamy wyboru. Nie rozumiesz? Teraz widzę to inaczej. Rozumiem, o co ci chodzi. Jeśli mielibyśmy szukać winnych, to byłaby to KPH. Czemu oni nie mogą postąpić właściwie? Jedyne, czego nie potrafią, to komuś pomóc. Zamiast tego skupiają się na aresztowaniu wierzących i zachowaniu władzy nad ludźmi. Jak mogą być tak samolubni? W ogóle nie obchodzą ich zwykli ludzie. To, czy będą mogli utrzymać władzę, czy nie, zależy od woli niebios. Wierzący nie mają z tym nic wspólnego. Skoro rząd twierdzi, że panuje wolność, to nie powinni aresztować wiernych, rozbijać ich rodzin i odbierać im domów, a przy tym zrzucać winy za rozbicie tych rodzin na wiarę w Boga. To czyste wypaczanie faktów. Czy teraz w Chinach uważa się wiarę w Boga za przestępstwo? Do czego to doszło? Nie rozumiem tego. Hej, gdybyś mógł poprzeć nasze dzieci w ich wierzeniach, to wojna w naszym domu po prostu by się skończyła. Jeśli panuje harmonia, rodzina jest szczęśliwa. Nie sądzisz? Łatwo ci mówić. KPH ma władzę absolutną. Wszyscy urzędnicy państwowi muszą być posłuszni władzy. Władza centralna nienawidzi Boga i zagorzale stawia mu opór. Kto może to zmienić? Gdyby nie rozkaz Komitetu Centralnego, żaden urzędnik państwowy nie kłopotałby się aresztowaniem wierzących w Boga. To oczywiste, że Chinom brakuje błogosławieństwa niebios. Odkąd KPH doszła do władzy, nie ma dobrobytu, a katastrofy następują jedna po drugiej. Wiem, że na końcu drogi, którą podążam śladami KPH, nie ma szczęśliwego zakończenia. Nie trudno skończyć jako arcyłotr i zostać ukarany.
Wielu innych urzędników też się o to martwi. Nikt nie wie, co będzie za kilka lat. Oni żyją tylko z dnia na dzień. Co powinniśmy zrobić? Obecna sytuacja jest naprawdę niebezpieczna. KPH nie tylko nie żałuje swoich czynów, ale staje się coraz bardziej autokratyczna. By utrzymać władzę polityczną, przemocą zdusza innych. Jak długo to może jeszcze potrwać? Czas zacząć myśleć o następnych latach. Musimy zadbać o przyszłość naszych dzieci. Chcą wierzyć w Boga i powinieneś im na to pozwolić. Czy to nie samolubne z twojej strony, że myślisz tylko o własnym prestiżu i dobrej pozycji? Co byś nie mówił, KPH nie utrzyma się długo, jeśli tak zaciekle prześladuje i tłamsi wierzących. Może pewnego dnia w Chinach nastanie wolność wyznania. Choć być może nastąpi to dopiero, gdy nadejdzie kataklizm. Wtedy będziemy mieć wolność religijną. Czy myślisz, że katastrofa jest daleko? Jeśli dzieci pójdą właściwą ścieżką i uwierzą, to pójdą do nieba. My nie wierzymy w Boga i czynimy zło. Na pewno trafimy po śmierci do piekła. Sami wybraliśmy tę ścieżkę, więc możemy winić tylko siebie. Trafimy do piekła po śmierci? Jakie niebo i piekło? Ja w to nie wierzę. Nie możemy im pozwolić, żeby głosili Ewangelię czy dawali świadectwo Boga. To zbyt niebezpieczne. Jeśli trafią do więzienia, okaleczą tam ich i zmarnują im życie. A oni nie cofają się o krok, gdy z nimi rozmawiam. Myślisz, że poddadzą się, gdy będą przesłuchiwani? Wyobraź sobie, jakie to miałoby konsekwencje. Ja zostanę w to wplątany i stracę swoje stanowisko. A wtedy kto nam pomoże? Jak zdołamy utrzymać drogi dom albo samochód? Czy będziesz mogła nosić diamenty, złoto i żyć jak arystokratka? Wszystko stracimy. Czeka nas prawdziwa nędza. Rozumiesz, że takie będą konsekwencje? Nie zdajesz sobie sprawy, co się dzieje wokół, ani jaka przyszłość nas czeka. Wracacie z pracy? Tak, miłego dnia. Dziękuję. Mamo, posłuchasz z nami słów Boga Wszechmogącego? Pewnie. Świetnie. Przeczytam fragment. Tak, proszę bardzo. Ile stworzeń żyje i rozmnaża się na rozległych obszarach tego świata, stosując się niezmiennie do praw życia, trzymając się jednej stałej zasady. Ci, którzy umierają, zabierają ze sobą historię żywych. A ci, którzy żyją, powtarzają te same, tragiczne scenariusze tych, którzy odeszli. Zatem ludzkość nie potrafi powstrzymać się przed pytaniami: dlaczego żyjemy? Dlaczego musimy umrzeć? Kto kieruje tym światem? Kto stworzył ludzkość? Czy ludzkość naprawdę została stworzona przez Matkę Naturę? Czy człowiek naprawdę kieruje własnym przeznaczeniem? Człowiek nie ma pojęcia, kto jest władcą wszystkiego we wszechświecie. A tym bardziej nie zna początku ludzkości ani jej przyszłości. Człowiek z konieczności żyje pośród tego prawa. Nikt nie może od niego uciec ani go zmienić, ponieważ pośród wszystkich rzeczy na ziemi i w niebie istnieje tylko jeden jedyny wieczny On, który sprawuje władzę ponad wszystkim. On jest tym, którego człowiek nigdy nie ujrzał, nie poznał, w którego istnienie nigdy nie wierzył. A mimo to jest tym jedynym, który tchnął życie w przodków człowieka i dał początek ludzkości. On jest tym, który zaopatruje i karmi człowieka w jego egzystencji oraz tym, który go prowadził dotychczas aż po dzień dzisiejszy. Ponadto On i tylko On jest tym, na którym ludzkość opiera swoje przetrwanie. On sprawuje władzę nad wszystkim, każdą żywą istotą we wszechświecie.
On nakazuje cztery pory roku i to on przywołuje wiatr, mróz, śnieg i deszcz. Daje człowiekowi słońce i powoduje nadejście nocy. On poukładał niebo i ziemię, podarowując ludziom góry, jeziora i rzeki, a także wszystko, co w nich żywe. Jego uczynki są wszechobecne. Jego moc jest wszechobecna. Jego mądrość jest wszechobecna. Jego władza jest również wszechobecna. Każde z tych praw i zasad są ucieleśnieniem jego czynu i każda z nich ujawnia jego mądrość oraz moc. Kto byłby w stanie zwolnić się spod jego zwierzchnictwa? Kto byłby w stanie wypisać się z jego projektów? Wszystkie rzeczy istnieją pod jego spojrzeniem. Wszystko żyje pod jego zwierzchnictwem. Jego czyny i moc nie pozostawiają ludzkości innego wyboru, jak uznać fakt, że Bóg naprawdę istnieje i sprawuje władzę nad wszystkim. Panie ministrze Zeng, nie wygląda pan za dobrze. Nie może pan się przepracowywać, musi pan też uważać na zdrowie. Ha, a co ja mogę? Miałem spotkanie na prowincji. Komitet Centralny chce jeszcze ostrzej rozprawić się z kościołami domowymi, a szczególnie z błyskawicą ze wschodu. Musimy zrobić co w naszej mocy, by ich zlikwidować. Latami rząd nie szczędził wysiłków, by powstrzymać Kościół Boga Wszechmogącego. A błyskawica ze wschodu mimo to rośnie w siłę. Teraz rozszerzyła działalność za granicę. To poważny problem. Mamo, wysłuchałaś słów Boga Wszechmogącego. Jak się czujesz? To było naprawdę niesamowite. Nigdy wcześniej tego nie słyszałam. Zwykły człowiek nie mógł czegoś takiego powiedzieć. Chciałabym na spokojnie to sobie przeczytać. Mamo, mamy też mnóstwo pieśni w... Tata wrócił. Schowaj tę księgę. Szybko. Cześć, tato. Cześć. Miło cię widzieć. Dzięki. Dobrze, że jesteście obydwoje. Musimy porozmawiać. O co chodzi, tato? Powiedz. Musimy znów pomówić o waszej wierze w Boga. Czy na pewno wiecie, kto tak naprawdę stworzył Kościół Boga Wszechmogącego? Już długo pracuję dla Zjednoczonego Frontu i od dziesięcioleci studiuję religię. Bez wątpienia mam dość dobre pojęcie o różnych wyznaniach. Od ponad 20 lat skupiamy się na poznawaniu Kościoła Boga Wszechmogącego. Materiały propagandowe mówią, że Kościół Boga Wszechmogącego został założony przez jakiegoś Zao w północno-wschodnich Chinach. To przywódca Kościoła Boga Wszechmogącego. Ten człowiek to arcykapłan Kościoła. Członkowie Kościoła Boga Wszechmogącego twierdzą, że używa go Duch Święty. Słuchają kazań tego człowieka, którego używa Duch Święty i są mu posłuszni w sprawach administracyjnych Kościoła. Choć wy, wyznawcy Boga Wszechmogącego, czytacie Jego Słowo, modlicie się do Niego, uważacie Słowo ukazuje się w ciele wygłoszone przez Boga Wszechmogącego za doktrynę kanoniczną i głosicie Jego Słowo, to właśnie ten człowiek ma ostatnie zdanie w Kościele Boga Wszechmogącego. Mamy pewność, że to właśnie ten człowiek tak naprawdę stworzył Kościół Boga Wszechmogącego. Społeczność religijna i KPH mówią, że to grupa założona przez człowieka. Myślę, że mają rację. Rozumiecie? Tato, KPH od dawna bada Kościół Boga Wszechmogącego. Czy to, co mówisz, to wynik takich badań? Więc powiedz mi, kto był założycielem chrześcijaństwa, a kto katolicyzmu? No proszę, powiedz. Czy to był Paweł albo Piotr? Kto był tym założycielem? Kto założył judaizm? Może to Mojżesz? Czy to nie absurd?
Tato, wy ateiści nie uznajecie istnienia Boga, a tym bardziej faktu wcielenia Boga. Nieważne, ile prawdy wyraził Chrystus wcielony, jak wielkiego dzieła dokonał, ile zbawienia przyniósł ludzkości, nadal robicie wszystko, by temu zaprzeczyć, zatuszować jego dokonania i potępić go. Tato, myślisz, że chrześcijaństwo albo katolicyzm zostały założone przez człowieka? Że to grupy, które stworzył człowiek? To największy absurd, jaki padł z twoich ust. Gdyby pan nie ukazał się, by dokonać swego dzieła, nikt by nie uwierzył i nie podążył jego ścieżką. Nie byłoby chrześcijaństwa. Czy to nie jest prawda? Jak apostołowie mogliby sami stworzyć Kościół? Tato, czy patrząc na to, jak wielu ludzi zaakceptowało przewodnictwo apostołów, możesz powiedzieć, że to apostołowie założyli chrześcijaństwo? Że to grupa stworzona przez człowieka? Tato, ukazanie się i dzieło Boga Wszechmogącego zapoczątkowało Kościół Boga Wszechmogącego. Ludzie usłyszeli głos Boga w wielu prawdach, które wyraził Bóg Wszechmogący. Powrócili przed oblicze Boga i założyli Kościół. Po tym, jak się ukazał, Bóg Wszechmogący ujrzał człowieka, którego używał Duch Święty, przywódcę Kościoła Boga Wszechmogącego. Tak jak Mojżesz w wieku prawa i apostołowie w wieku łaski, tak on jest człowiekiem, którego używa Bóg. By spełnił swój obowiązek, podlewał i prowadził ludzi wybranych przez Boga, a także opiekował się nimi. Tato, twoja partia komunistyczna odrzuca dzieło Boże i wszelkie prawdy wyrażone przez Boga. Zaprzecza nawet, że ten, za którym podążają wybrańcy Boga, jest Bogiem wcielonym. Czy nic się za tym nie kryje? Gdyby nie ukazał się Bóg Wszechmogący, Kościół Boga Wszechmogącego by nie istniał. To niezaprzeczalny fakt. KPH wie, że chrześcijanie należący do Kościoła Boga Wszechmogącego modlą się do Boga Wszechmogącego, a podczas zgromadzeń omawiają jego słowa. Dlaczego KPH wciąż opowiada te wszystkie kłamstwa? Ci, którzy należą do Kościoła Boga Wszechmogącego, wierzą w Niego. Wierni są posłuszni temu, kogo używa Duch Święty zgodnie ze słowem Boga Wszechmogącego. Tato, zrozumiesz, jeśli wysłuchasz słów Boga Wszechmogącego. Bóg Wszechmogący rzeczy. Dzieło wykonywane przez tego, kogo wykorzystuje Bóg, ma na celu współdziałanie z dziełem Chrystusa czy Ducha Świętego. Ten człowiek jest wychowany przez Boga pośród ludzi, jest tam, aby prowadzić wszystkich wybrańców Boga. Jest też wychowany przez Boga, by pełnić dzieło ludzkiej współpracy. Z drugiej strony ten, kogo używa Bóg, jest przygotowany przez Niego, ma pewien charakter i posiada człowieczeństwo. Został przygotowany i zawczasu udoskonalony przez Ducha Świętego, jest całkowicie przez Niego wiedziony, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieło, które pełni. Jest przez Ducha Świętego kierowany i prowadzony. W rezultacie nie ma zbaczania ze ścieżki, prowadzenia wybrańców Boga, bo Bóg z pewnością bierze odpowiedzialność za swe dzieło i wykonuje je przez cały czas. Tato, 10 dekretów administracyjnych, które muszą być przestrzegane przez wybranych ludzi, Boga w wieku królestwa, 7 dekret administracyjny mówi. W pracy i sprawach Kościoła, prócz posłuszeństwa Bogu, we wszystkim powinniście postępować zgodnie z instrukcjami człowieka, którego używa Duch Święty. Nawet najmniejsze wykroczenie jest niedopuszczalne. Musisz osiągnąć absolutne posłuszeństwo i nie możesz analizować, co jest dobre lub złe. Nie ma to z tobą nic wspólnego. Musisz jedynie zatroszczyć się o całkowite posłuszeństwo. Tato, akceptowanie przywództwa człowieka, którego używa Duch Święty, wynika z posłuszeństwa wobec Boga i Jego słów. Dlaczego KPH nie czytała słów Boga Wszechmogącego, gdy badała Jego Kościół? Dlaczego nie widziała Jego 10 dekretów administracyjnych? Dlaczego nie poprosiliście wybrańców Boga z Kościoła Boga Wszechmogącego, żeby powiedzieli wam prawdę? Próbowaliście poznać Kościół Boga Wszechmogącego od zewnątrz, nie przeczytawszy nawet słów Boga Wszechmogącego. Więc jak mogliście zrozumieć Jego Kościół?
Tato, dlaczego KPH utrzymuje, że nasz kościół to grupa założona przez człowieka? Dlaczego ani słowem nie wspomina o Bogu wcielonym? Czemu ani słowa nie mówi o księdze słowo ukazuje się w ciele? Dlaczego? KPH najbardziej boi się prawdy wyrażonej przez Boga Wszechmogącego. Bo wie, że wszyscy jego wyznawcy zaakceptowali Boga Wszechmogącego po uważnym przeczytaniu księgi słowo ukazuje się w ciele. Więc KPH próbuje odciągnąć uwagę ludzi, twierdząc, że Kościół Boga Wszechmogącego został stworzony przez człowieka, by celowo ukryć ukazanie się Boga Wszechmogącego Chrystusa Dni Ostatecznych i zwraca oczy ludzi na tę osobę. Rząd robi to, by ludzie nie zaczynali wierzyć w Boga ani podążać Jego śladem. To ich prawdziwy cel. KPH wypacza fakty i twierdzi, że kościół, w którym ukazuje się Bóg, by dokonać swego dzieła, założył człowiek. Tą wymówką KPH zasłania się, prześladując i powstrzymując Kościół Boży. KPH jest przebiegła i podła. Tato, czy to, co mówię, nie jest prawdą? Musisz dostrzegać różnicę, nie możesz słuchać plotek rozsiewanych przez KPH. Dosyć, nic już nie mów. Czy rozumiesz, że jeśli KPH usłyszy, że mówicie coś takiego, będziecie mieli kłopoty? Zbyt dobrze wiem, do czego jest zdolna KPH. Czy wy macie jakiekolwiek pojęcie? Tato, oczywiście, że wiesz lepiej niż my, do czego zdolna jest KPH. Dlaczego zatem nadal wierzysz w ich brednie? Proszę, zastanów się, dlaczego KPH oczernia Kościół Boga Wszechmogącego, wprowadzając w błąd opinię publiczną. Co skłania Chińczyków i ludzi z całego świata, by potępiali Kościół Boga Wszechmogącego? Czy nie dlatego, że podstępnie chce zakazać dzieła Boga Wszechmogącego w dniach ostatecznych i zakazać działań Kościoła Boga Wszechmogącego? Czy wszystkie ich działania nie są nastawione na utrzymanie stabilnej pozycji i autokratycznej władzy? Bóg stworzył ludzkość. Dlaczego KPH walczy z Bogiem o władzę i próbuje kontrolować ludzkość? Tato, Bóg wyraża prawdę, prowadzi i zbawia ludzkość. KPH rozgłasza błędne przekonania, takie jak ewolucjonizm i ateizm, by deprawować ludzkość. Wszystko, co robi KPH, to opór wobec Boga i działanie przeciw Niemu. Charakter tego problemu jest bardzo poważny. Bóg skieruje swój gniew na KPH i ześle na nich boską karę. Czy wcześniej Cesarstwo Rzymskie nie zostało zniszczone przez Boga za opór i prześladowanie Pana Jezusa? Na pewno znany Ci jest ten fakt historyczny. Tato, nie możesz dłużej opierać się Bogu. Skutkiem sprzeciwu wobec Boga jest wieczne potępienie. Właśnie, tato. Tato, jeśli nie akceptujesz faktu istnienia Boga, spójrz, jaka kara spotkała tych, którzy stawiali Mu opór, a przekonasz się, że Bóg istnieje. Bóg panuje nad nami wszystkimi. Bóg Wszechmogący rzecze. Przypomnij sobie scenę z Biblii, gdy Bóg sprowadził zagładę na Sodomę, i wspomnij także, jak żona Lota zamieniła się w słup soli. Pomyśl o tym, jak ludzie z Niniwy okazywali skruchę w worach i popiele. I przypomnij sobie, co wydarzyło się po tym, jak Żydzi przybili Jezusa do krzyża 2000 lat temu. Żydzi zostali wygnani z Izraela i rozproszyli się po krajach na całym świecie. Wielu zostało zabitych, a cały naród żydowski został poddany niespotykanemu dotąd zniszczeniu. Ukrzyżowali Boga, popełniając haniebną zbrodnię, czym wzbudzili gniew Boży. Zostali zmuszeni do zapłaty za to, co uczynili, i poniesienia konsekwencji za swoje postępowanie. Potępili Boga, odrzucili Go, zatem czekał ich tylko jeden los – kara Boża. Oto gorzkie konsekwencje i unicestwienie, jakie ich władcy sprowadzili na swój kraj i naród. Tato, musisz zrozumieć, że atakujesz Boga i stawiasz Mu opór, wspierając KPH,
w oczernianiu i bezczeszczeniu kościoła Boga Wszechmogącego. Błagam, jak najszybciej okaż skruchę. Nie idź śladem KPH w sprzeciwie wobec Boga. W przeciwnym razie kara Boża na pewno cię nie ominie. Zamknij się! Jak śmiesz mnie pouczać? Nie wierzę, że każdy, kto sprzeciwi się Bogu Wszechmogącemu, będzie ukarany! Gdzie na tym świecie jest Bóg? Gdzie jest Chrystus? Gdzie ten Zbawiciel? Tato! Coś wam powiem. Jestem wiernym uczniem satanisty Karola Marksa i zdeklarowanym ateistą. Nie wierzę w ani jedno wasze słowo. Nie obchodzi mnie, jak Bóg zgładzi KPH i jaki będzie tego efekt. Całe życie jestem posłuszny KPH. Pracuję dla KPH i w ten sposób zarabiam na życie. Nawet jeśli to oznacza, że skończę w piekle razem z Karolem Marksem, będę bronił KPH. Tato, wyjaśniliśmy ci to tak wyraźnie. Dlaczego nadal obstajesz za KPH? Tato, kiedyś byłeś wyrozumiały. Nie taki jak teraz. Co się z tobą dzieje? Sam nie wierzysz i nam nie pozwalasz. Jesteś pewien, że myślisz logicznie? Chcesz być w piekle z Karolem Marksem? Chcesz i nas tam za sobą zaciągnąć? Ciaoruia. Nie myślisz o tym, co dla nas najlepsze? Czy nadal jesteś naszym ojcem? Powtórz to! Dosyć. Wystarczy. Teraz wszystko rozumiem. Tak jak partia komunistyczna, zaprzeczasz, że Bóg istnieje i stawiasz mu opór. Wielu ludzi na świecie uznaje istnienie Boga. Tylko diabeł nie uznaje istnienia Boga, tylko diabeł stawia mu opór. Smarkaczu, jak śmiesz nazywać mnie diabłem? Zęgwej głowo, co robisz, oszalałeś? Seoia, nic ci nie jest. Wszystko w porządku. Powiem jasno i wyraźnie. Póki żyję, będę blokować waszą wiarę w Boga Wszechmogącego. Wybierajcie. Chcecie mieć tu swój dom, czy wierzyć w Boga Wszechmogącego? Tato. Wiara w Boga jest słuszna. Choć jesteś moim ojcem, nie masz prawa zabraniać mi wiary. Ty... Dokonałem wyboru. Wierzę w Boga Wszechmogącego. I to się nigdy nie zmieni. Tato, Bóg stworzył człowieka. Wiara i posłuszeństwo Bogu to słuszna ścieżka dla człowieka. Wybrałam wiarę w Boga i pójdę dalej bez wahania. Seoruia. Nie próbujcie mnie powstrzymać. Dobrze, dobrze. Moje słowa są dla was niczym. Skoro musicie wierzyć w Boga, zrywamy nasze relacje. Od tej chwili nie jesteście moimi dziećmi. To już nie jest wasz dom. Wynoście się oboje. Co to ma być? Jesteś szalony? Czy KPH już całkowicie cię omamiła? Jak ktokolwiek, kto ma serce, mógłby powiedzieć coś takiego? Tato, naprawdę chcesz, żebyśmy odeszli? Czy nie wyraziłem się jasno? Jeżeli wierzycie w Boga Wszechmogącego, wynoście się stąd! Co się z tobą dzieje?
Jak możesz być taki bezduszny? Nie, proszę, nie odchodźcie. Porozmawiajmy. Zostańcie. Synu! Córko! Nie róbcie tego, proszę zostańcie! Mamo! Wejguo, proszę powiedz coś! Nie możemy stracić naszych dzieci! Zostańcie z nami! Wejguo! Powiedz coś! Nie możemy stracić dzieci! Na to, mamo, uważajcie na siebie! Wyrzuciłeś? Czy ty nie masz serca? A może masz serce z kamienia? Idziesz śladem KPH i prześladujesz tych, którzy wierzą w Boga. Nie oszczędzasz nawet własnych dzieci. Dlaczego jesteś tak posłuszny KPH? Bardziej zależy ci na partii niż na własnych dzieciach. Czy KPH to twoi rodzice? Jak możesz być wobec nich taki lojalny? Masz rację. KPH to moi rodzice. Sprzedałem jej się. Czy żywy, czy martwy, należę do KPH. I lepiej się z tym pogódź. Tylko spójrz na siebie. Słyszysz sam siebie? Czy w twoim sercu jest jeszcze miejsce na cokolwiek poza KPH? Przestało ci zależeć nawet na żonie i dzieciach. Zobacz, co się stało z naszą rodziną, a wszystko przez podłą KPH. Czym w ogóle jest ta KPH? To diabelska zła partia. Nadal obstajesz za KPH. Teraz widzę, że jesteś diabłem. Mnie też chciałeś wyrzucić, prawda? No powiedz, dobrze zatem i tak nie mogę już znieść twojego widoku. Mam dość twoich komunistycznych rządów. Idę do swoich dzieci. Razem z nimi będę wierzyć w Boga. Ty możesz iść do piekła ze swoją przeklętą partią! Zejdź mi z oczu!
koniec. Tego domu już nie ma. Przeklęty rząd! Co za komunistyczna edukacja! Co za czerwony rząd! Idźcie do diabła!